Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór, szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Państwem podzielić się moją pasją eschatologiczną. Dlatego od razu tak się troszkę wytłumaczę, dlaczego dzisiaj występuję, bo dopiero trzeci raz biorę udział w tych spotkaniach. Pan profesor Grzegorz Kowalewski powiedział mi o Państwa stowarzyszeniu i kiedy w listopadzie wziąłem po raz pierwszy udział w tej konferencji, to byłem pod tak wielkim wrażeniem, że spontanicznie wyrwałem się. Kiedy Pan Dominik pytał, czy ktoś będzie chciał wystąpić w najbliższym czasie, to powiem szczerze, tak z marszu powiedziałem, że chętnie. I dlatego bardzo proszę potraktować to moje wystąpienie jako taki wyraz mojego szacunku dla Państwa i podziękowania za to, co robicie, za to, że będąc specjalistami w swoich dziedzinach nauk przyrodniczych, tyle czasu i zapału poświęcacie na sprawy wiary. To mnie to bardzo dotknęło, dlatego tutaj jestem. I jeszcze jedna taka mała informacja. Z tyłu Państwo widzicie ten plakat Apostolstwa Dobrej Śmierci, jak Pan Dominik mnie przedstawił. Byłem 9 lat duszpasterzem krajowym Apostolstwa Dobrej Śmierci. Skończyłem tą pracę 1 sierpnia, bo zostałem przeniesiony do seminarium, gdzie jestem teraz odpowiedzialny za organizację studiów. Ale właśnie w tej pracy apostolstwa łączyłem teorię z praktyką, czyli eschatologię, naukę rzeczy ostatecznych, o rzeczach ostatecznych, definitywnych człowieka i świata, z głoszeniem, z pracą rekolekcyjną. Chciałbym też powiedzieć, że z apostolstwem jestem związany od 11 roku życia, czyli przez ponad 35 lat. Bo jako młody chłopak usłyszałem w mojej parafii, że jest taka wspólnota, która modli się o to, żeby wszyscy ludzie byli w niebie. I wtedy tak bardzo spontanicznie, jako 11-latek, poczułem, że ja chcę być w niebie i chcę, żeby tam byli wszyscy moi bliscy. No i się zapisałem na apostolstwa i tak jak mogłem, tak codziennie się modliłem, bo apostolstwo, jak Państwo możecie tam na stronie potem przeczytać, tam też można się potem zarejestrować do tej wspólnoty. Są pewne modlitwy przypisane, zaproponowane. No ja tak jako dzieciak, jak umiałem, tak się modliłem, a potem się zdarzyło, że przyszło powołanie kapłańskie, zakonne, a potem i też skierowanie do tej pracy apostolstwa. Więc to tak, mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć, że eschatologia to nie tylko moja praca, ale to dla mnie jest coś więcej. Zaproponowałem taki temat, może trochę nieporadny, ale postaram się go wytłumaczyć. Kiedy jest, zaczyna się niebo? Skąd wziął się ten temat? Z dwóch pytań. Postaram się przerzucić slajd. Tak, może tak, może najpierw jeszcze plan wykładu. W takich 10 punktach postaram się ten wykład przedstawić. Dwa pytania na początek. Definicja nieba według katechizmu Kościoła katolickiego. Komponenty nieba, czyli niebo z różnych perspektyw widziane. Skąd dwa początki nieba? To kiedy w końcu zaczyna się niebo? Historia pewnej kontrowersji. Przedsmak nieba zaczyna się już na ziemi. Gdzie jest niebo? Przygotowanie do śmierci i do paruzji, do końca świata. Pytania teologa do naukowców przyrodniczych, od razu przepraszam za takie sformułowanie. Powiem szczerze, nie wiedziałem, jak zwrócić się do Państwa, bo to troszkę może wynika z takiej mojej teologicznej, jak to powiedzieć, takiego patrzenia teologicznego. Znaczy, my teologowie też czujemy się naukowcami i dlatego tak sobie pozwoliłem Państwa nazwać naukowcami przyrodniczymi, to znaczy tymi, którzy zajmują się naukami przyrodniczymi, też ścisłymi. Jeżeli to jest jakoś niepoprawne czy nie na miejscu, to potem w dyskusji bardzo proszę o to, proszę mnie skorygować po prostu. No i dobrze, i na końcu będzie krótka konkluzja.
Więc początek. Dwa pytania na początek. Dlaczego ten temat? No właśnie dlatego, że kiedy zgłosiłem się do pana Dominika, to pan Dominik powiedział, że dobrym punktem wyjścia dla mojego wystąpienia będzie konferencja, wykład pana profesora Leszka Roszkowskiego na temat tego, gdzie jest niebo. I ja go z radością wysłuchałem. I kiedy słuchałem o tym, co pan profesor mówił, gdzie jest niebo z punktu widzenia właśnie fizyka, od razu zrodziło mi się pytanie, że gdzie łączy się z kiedy? I ja jako teolog mogę właśnie o tym powiedzieć, dlatego że to nie do końca jest takie oczywiste. No i drugie pytanie, które też stoi u źródeł tego tematu, tego wystąpienia, to jest pytanie duszpasterskie. Kilka tygodni temu dostałem maila od pewnego małżeństwa, które pytało mnie, ludzi wierzących, kiedy idziemy do nieba. Dlatego, że z jednej strony i na pogrzebach tak się mówi, że zaraz po śmierci dusza idzie do nieba, już jest szczęśliwa i to ma oparcie w Piśmie Świętym, no bo Pan Jezus powiedział do Łotra na krzyżu: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju, czy zaraz po śmierci. No dobrze, ale w Piśmie Świętym też znajdujemy inne miejsce, na przykład u świętego Pawła, w pierwszym liście do Tesaloniczej, kiedy Paweł mówi: Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. To znaczy, mówimy, że zaraz po śmierci człowiek idzie do nieba, no ale potem mamy jeszcze zmartwychwstanie, które dopiero jest przez nas oczekiwane, bo ciała leżą w grobach. No to jak to jest? Niebo zacznie się po śmierci, czy dopiero w momencie zmartwychwstania? No właśnie, to są te dwa pytania, które na początku stawiam. Więc od razu idźmy do nauczania Kościoła, czyli do definicji nieba według katechizmu Kościoła katolickiego. I cóż nam mówi katechizm w dwóch punktach? Po pierwsze, to doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazwane niebem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. W tym punkcie katechizm nam mówi: niebo to jest super szczęście, większego już nie ma. Ostateczne, definitywne. Większego sobie nie można wyobrazić. To jest to, czego każdy pragnie. I to ma związek ze wspólnotą z Bogiem, z Maryją, z Bogiem w Trójcy, z Maryją, ze wszystkimi świętymi. I w drugim punkcie katechizm jeszcze precyzuje tę definicję nieba. Żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Wybrani żyją w Nim, ale zachowują i co więcej, odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość i swoje własne imię. Czyli istotą nieba, mówiąc najkrócej, jest to, że jesteśmy z Bogiem, wszystkimi trzema osobami, w sposób szczególny z Chrystusem, i to nam daje pełne, ostateczne, już nigdy nieskończone szczęście. Ratzinger, którego na poprzednich spotkaniach wielokrotnie cytowali Państwo, moim też jest ulubionym dogmatykiem, śmieje się, że gdybym musiał wyjeżdżać na wyspę bez lądu, to oprócz Pisma Świętego Grygiarza wziąłbym też całą operę o mnie, Ratzingera, i w końcu bym ją przeczytał. Ratzinger w jednym ze swoich artykułów przedstawia tak zwane komponenty nieba. Ja to troszeczkę tak inaczej nazwałem, różne perspektywy nieba. I to pokazuje nam, jak wielkim misterium, jak wielką niespodzianką jest niebo, jeżeli trzeba na nie popatrzeć z wielu różnych perspektyw, żeby w ogóle coś na nie powiedzieć. No i właśnie Ratzinger mówi tutaj o sześciu komponentach nieba, czyli popatrzmy z sześciu punktów na niebo. Po pierwsze, z perspektywy chrystologicznej, czyli niebo to jest bycie z Chrystusem. Jako dla Ratzingera to jest
podstawowy komponent. Dlaczego? Bo to dzięki Chrystusowi my mamy przystęp do Boga. Dzięki temu, że Bóg w Chrystusie staje się człowiekiem, my mamy łączność z całą Trójcą. Ale dalej mamy drugi komponent teologiczny, czyli bycie z Bogiem, kontakt z Bogiem, który sprawia nasze szczęście. W teologii ta perspektywa nieba jest oddawana przez metaforę visio beatifica, czyli wizji uszczęśliwiającej. Jestem z Bogiem, widzę Go i dlatego jestem szczęśliwy. Z jeszcze innej strony, patrząc na niego, widzimy je z perspektywy eklezjologicznej, czyli kościelnej, wspólnotowej. To znaczy, jeżeli my przyłączamy się do Chrystusa i do Boga, to my też wszyscy wchodzimy w ściślejsze relacje z innymi ludźmi. Dlatego w niebie relacje ziemskie pozostają, one pozostają w swoich charakterystykach. Dlatego małżonkowie się odnajdą, dzieci, rodzice, to wszystko, co tutaj było, w pewien sposób będzie uczestniczyło też w niebie, ale tamto zostanie w jakiś sposób oczyszczone, przemienione i wyniesione na wyższy poziom. W teologii tą łączność wszystkich ludzi poprzez Chrystusa nazywamy communio sanctorum, czyli świętych obcowani. Ono pełnię uzyska dopiero tam, po śmierci, w niebie. Natomiast zaczyna się oczywiście już tutaj na ziemi, dlatego sens ma modlitwa za zmarłych. Nie tylko wspominanie ich takie w naszej pamięci, ale modlitwa, czyli podtrzymywanie żywej łączności z nimi. Następny komponent to komponent antropologiczny, czyli niebo widziane z perspektywy antropologicznej ludzkiej. Co to znaczy? Ratzinger tłumaczy, że w niebie my będziemy stali naprzeciwko Boga, patrząc na Niego twarzą w twarz, to znaczy moje ja będzie naprzeciwko ty. Dlatego istotą nieba jest intymność z Bogiem. To, że ja mogę być z Nim i to jeszcze moją tożsamość potwierdza, cementuje, ja nie rozpływam się w niebie jak kropla w morzu, nie tracę swojej historii życia, ja wchodzę tam cały z tym wszystkim, co się w moim życiu wydarzyło i też doświadczam tego szczęścia w sposób pełny, ale różny niż inni ludzie. No to jest znany obraz, przywoływali go święci, ale on także występuje w dokumentach Kościoła, że szczęście w niebie dla każdego człowieka będzie pełne, ale różne od szczęścia innych, dlatego że będzie uwarunkowane naszą zdolnością otworzenia się na Boga. I ten obraz znany, że Pan Bóg daje nam pełnię szczęścia, jak deszcz, który wylewa się z nieba na różnego rodzaju naczynia, i teraz w zależności od tego, jak jestem otwarty na tę miłość Boga, czy moje serce jest takie jak naparstek, jak szklaneczka, jak garnek, czy jak miednica, czy jak ocean, no to wtedy tyle dostanę. To świadczy o tym, że w niebie zachowywana jest też różnorodność, która wynika z tego, że my jesteśmy między sobą różni. No i jeszcze jeden komponent, jedna perspektywa to perspektywa kosmiczna. To znaczy Chrystus po swoim zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba staje się panem kosmosu, całego wszechświata, jest w relacji panowania do wszystkiego, nie tylko do ducha. Chrystus nie jest panem tylko elementów duchowych czy naszych dusz, ale też materii. Bo cóż by to był za Bóg i cóż by to był za pan, który nie miałby wpływu na materię, którą przede wszystkim, no przecież też jako stwórca powołał do istnienia. I w tym nowym sposobie relacji do świata będzie też każdy człowiek, który jest w relacji z Chrystusem. I tutaj znowu dotykamy tego problemu przestrzenności nieba, który nam jeszcze wyjdzie. Ratzinger mówi tak: nie do określenia przestrzennie jest niebo, czy jest w świecie, czy poza światem, ale jest to nowa przestrzeń ciała Chrystusa. To znaczy bycie jednością Boga i człowieka, która wstępuje tam jako nowy wymiar wobec fizykalnych wymiarów.
ale do jakich w żaden sposób nie można je przyporządkować, chociaż ma do tego realne odniesienie. Niebo nie jest przestrzennie, ale esencjalnie u góry. Górowanie jest to według esencji jakiejś istoty Boga, więc nieba nie można umiejscowić ani w jakiejś konkretnej części świata, ani nie można go ze świata wykluczyć. No i ostatni komponent, ostatnia perspektywa patrzenia na niebo to perspektywa eschatologiczna. Przypomina Ratzinger, że według ojców Kościoła niebo nie będzie pełne i nie będzie można osiągnąć pełni szczęścia, dopóki nie trafią tam wszyscy ludzie, czyli członkowie mistycznego ciała Chrystusa. Czyli według tej perspektywy szczęście pełne, czyli ostatecznie pełne niebo, zacznie się dopiero po zmartwychwstaniu. No i tutaj mamy teraz problem. No to jak to jest z tymi ludźmi, którzy umarli i ciała ich leżą na cmentarzach? To są w tym niebie, czy nie? To niebo dla nich już jest, czy nie? Ono już się zaczęło, czy nie? Ratzinger kończy swój artykuł konkluzją dosyć ciekawą, bo mówi tak, że niebo ma swoje dwa historyczne stany. Pierwszy stan to jest oglądanie Boga zaraz po śmierci. Natomiast drugi stan, drugi etap nieba, ja bym powiedział dla potrzeb naszego spotkania, drugi początek nieba to jest moment paruzji, kiedy Chrystus przyjdzie na ziemię po raz drugi, sprawi, że wszystkie ciała zmartwychwstaną i wtedy ciała połączą się z duszami i wtedy dopiero będzie drugi etap nieba i pełnia szczęścia. No i tutaj dochodzimy właśnie do tego naszego pytania o to, kiedy jest niebo, kiedy ono się zaczyna. Przejdę do następnego punktu, dlatego że chcę, żebyśmy sobie przypomnieli w ogóle skąd się zaczęło u samych źródeł to pytanie o dwa początki nieba. Ano wzięło się z treści pierwotnego kerygmatu Kościoła. Pierwotny kerygmat, czyli wyznanie wiary pierwszego Kościoła, pierwszych apostołów, miał dwa elementy, które były ze sobą i są nadal nierozdzielne, bo to jest cały czas nasza wiara. Tymi dwoma elementami było wyznanie wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i, dlatego też podkreśliłem ten spójnik na czerwono, i jego paruzja. Chrystus umarł, zmartwychwstał i powróci. Dlatego, że kogo się oczekuje? Zmartwychwstałego. A ten zmartwychwstały obiecał, że przyjdzie. Nie można rozdzielić tych dwóch elementów. Natomiast to wyznanie wiary było formułowane w języku apokaliptyki. Czym była apokaliptyka? Apokaliptyka to taki rodzaj literatury, ale też sposób myślenia, pewna myśl, która rozwinęła się w przeciągu mniej więcej 4 wieków, 2 wieki przed Chrystusem i potem trwała 2 wieki po Chrystusie. I była tak zwaną mentalnością i literaturą czasów kryzysu. 2 wieki przed Chrystusem to czas prześladowań Żydów, którzy czują, że to, co robi z nimi Antioch Epifanes IV, to są czasy też napisania Księgi Machabejskiej, Męczenników Machabejskich, to jest kara za niewierność narodu wobec Boga. I teraz Żydzi oczekują, że Pan Bóg, który jest wierny swojej miłości, swojej obietnicy, mimo niewierności Żydów, i tak wkroczy. Wkroczy w historię i teraz wszystkich pokona przeciwników Izraela i odnowi nie tylko Izraela, ale odnowi cały świat. To znaczy jego wkroczenie dokona wstrząsu kosmicznego. I dlatego opisy apokaliptyczne są opisami, które tak nas szokują, dlatego że są bardzo plastyczne. Jest tam pokazywana walka dobra ze złem, no i to triumfalne wstąpienie Boga w historię.
I teraz w takim duchu myślą judeochrześcijanie, czyli pierwsi chrześcijanie. I dlatego, kiedy Chrystus zmartwychwstaje i obiecuje swój powrót, no to oni oczekują przyjścia Chrystusa, paruzji, właśnie jako tego wkroczenia Boga w historię, który zmieni świat. Apokaliptyka żydowska, potem chrześcijańska, mówi o tak zwanych dwóch eonach. Stary eon to jest właśnie ten naznaczony grzechem, niewiernością, złem, a nowy eon to jest nowy świat, nowy etap w historii. I wkroczenie Boga dokonuje tego przełomu. Kiedy judeochrześcijanie spotykają Chrystusa zmartwychwstałego, mówią: aha, tutaj następuje ten przełom, tu, w tym momencie. Tylko co się dzieje? Oczekują na powrót Chrystusa, ale Chrystus nie powraca. I niektórzy chrześcijanie zaczynają umierać. I zaczyna się problem. Co się dzieje z tymi, którzy nie doczekali powtórnego przyjścia Chrystusa, paruzji? Czy oni się stracili gdzieś po śmierci? Czy dla nich nie ma ratunku? Świadectwem tego jest pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, który mówi zaniepokojonym Tesaloniczanom, zaniepokojonym o los ich bliskich, którzy umarli i Chrystusa nie doczekali, mówi do nich tak: nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Czyli apostoł mówi: wy się nie bójcie, umarli wasi bliscy, ale Chrystus ich wskrzesi. No dobrze, ale cały czas Paweł i pierwsi chrześcijanie czekają, że to się zdarzy jeszcze teraz, wnet za ich życia. No ale paruzja nie przychodzi. I dlatego w myśli chrześcijańskiej i w teologii powstaje tak zwana podwójna eschatologia. Eschatologia indywidualna i eschatologia uniwersalna. Eschatologia indywidualna dotyczy losu poszczególnego człowieka, co się z nimi dzieje po śmierci. Natomiast eschatologia uniwersalna dotyczy całego świata, kosmosu, rzeczywistości, co się stanie z Ziemią, co się stanie z przyrodą. I na początku te dwa pytania, co się stanie z człowiekiem i co się stanie z przyrodą, z całym kosmosem, one nie pojawiały się, dlatego że oczekiwano Chrystusa, że przyjdzie i załatwi wszystko. Zakończy los poszczególnych ludzi, go przemieni na lepsze i cały świat odnowi. No ale właśnie przez to opóźnianie się paruzji, eschatologia musiała zająć się tymi dwoma działami jakby osobno, w połączeniu, ale jakby poszło dwutorowo myślenie. I stąd wzięło się pytanie, kiedy zaczyna się niebo? Czy w momencie śmierci człowieka, czy już wtedy jesteśmy w pełni szczęśliwi, czy dopiero kiedy zmartwychwstaną nasze ciała? Próbą odpowiedzi na to pytanie w eschatologii, połączenia tych dwóch perspektyw, jest nauka o tak zwanym stanie pośrednim czy międzystanie, czyli jest to nauka o tym, co się dzieje z duszą odłączoną od ciała w momencie śmierci, oczekującą na zmartwychwstanie ciała. Po łacinie ten stan duszy to nazywa się stan anima separata, duszy odłączonej. I teraz w teologii cały czas pytano się, jak to jest, kiedy będzie prawdziwe szczęście, czy zaraz po śmierci, w stanie duszy odłączonej, czy dopiero przy zmartwychwstaniu. No i dochodzimy do tego punktu, który jest opowiadaniem o pewnej kontrowersji, która miała miejsce w teologii w XIV wieku, dlatego że papież Jan XXII zainteresował się zdaniem świętego Bernarda, a szczególnie jego kazaniami na uroczystość Wszystkich Świętych,
bo święty Bernard w tych kazaniach podzielił rodzaj szczęścia, który doświadcza człowiek na różnych etapach swojego życia. I tutaj Państwo widzicie. Święty Bernard mówił, że są trzy stany dusze ludzi świętych, czyli tych, którzy są z Chrystusem. Pierwszy stan to jest, kiedy jeszcze są w ciele ziemskim. On jest bardzo niedoskonały. Drugi stan, czyli rodzaj też szczęścia, jest zaraz po śmierci, kiedy dusza jest odłączona od ciała. Jest to stan szczęścia niedoskonałego. No i potem ten trzeci doskonały stan szczęścia jest dopiero po zmartwychwstaniu ciała. Papież Jan XXII zafascynował się tym i przyjął tę myśl jako swoją i ją w jakiś sposób powtórzył. I powiedział tak: w ciele człowiek żyje jakby w namiocie, jest cały czas w walce, podlega zniszczeniu. Potem, po śmierci, dusza żyje bez ciała, żyje w pokoju, pod ołtarzem, by przyjął taki obraz. Pod ołtarzem to znaczy pod opieką człowieczeństwa Chrystusa. Ten pokój, która dusza odłączona ma po śmierci, wynika z tego, że jest związany z człowieczeństwem Chrystusa. Ale to jeszcze nie jest pełnia pokoju, pełnia radości. Dopiero na trzecim etapie, kiedy zmartwychwstaje ciało, dochodzi do pełni szczęścia duszy połączonej z ciałem i papież nazywa ten stan przebywaniem, byciem na ołtarzu, czyli w namiotach, tu na ziemi. Po śmierci dusza odłączona jest pod ołtarzem, a po zmartwychwstaniu ciała jest na ołtarzu. To nauczanie papieża, które przedstawił w kilku katechezach, wzbudziło bardzo dużą kontrowersję wśród ówczesnych teologów, między innymi z Uniwersytetu Paryskiego. Doszło do tego, że papież, który był pokorny i naprawdę szukał prawdy, dzień przed śmiercią odwołał swoją naukę, odczytując bulle Ne Superchis, no ale na drugi dzień zmarł. Dopiero jego następca, który właśnie był teologiem mocno sprzeciwiającym się nauce papieża, Jacques Fournier, przyjmując imię Benedykt XII, ogłosił konstytucję, której zdogmatyzował moment pełni szczęścia człowieka po śmierci. I tutaj mamy fragment tej bulli. Dusze wszystkich świętych, którzy zeszli z tego świata jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i sądem ostatecznym, były, są i będą w niebie, Królestwie Niebieskim i raju niebieskim z Chrystusem i oglądają Bożą istotę. I tak to oglądając, rozkoszują się tą Bożą istotą i dzięki temu widzeniu i rozkoszowaniu się dusze tych, którzy już zmarli, są prawdziwie szczęśliwe i mają życie i odpoczynek wieczny. Czyli papież mówi, zaraz po śmierci, jeżeli człowiek nie ma nic do odpokutowania z powodu swoich grzechów, to od razu jest w pełni szczęśliwy. I to się dzieje jeszcze przed zmartwychwstaniem i przed sądem ostatecznym. Jaki jest komentarz teologiczny do tej wypowiedzi papieskiej? No uznaje się, że nie ma zmiany pomiędzy szczęściem, którego dusza doznaje zaraz po śmierci, jeśli idzie do nieba, czy jest w pełni zjednoczona z Bogiem, a tym szczęściem, które dozna, kiedy dusza połączy się z ciałem. Międzynarodowa Komisja Teologiczna w dokumencie z 1992 roku na temat współczesnych problemów eschatologii mówi tak: takie szczęście in se
jest doskonałe i nie można wyobrazić sobie niczego, co byłoby specyficznie wyższe. Sama chwalebna przemiana ciała w zmartwychwstaniu jest skutkiem tej wizji w stosunku do ciała. Mówiąc tak inaczej, w momencie zmartwychwstania szczęście, którego dusza doznaje zaraz po śmierci, rozleje się też na to ciało. Będzie też udziałem tego ciała. Co więcej, tutaj mówi Międzynarodowa Komisja, że to zmartwychwstanie też jest wynikiem tego szczęścia, które dusza już doznaje zaraz po śmierci. Dlaczego? Dlatego, że jest wynikiem łączności tej duszy z Chrystusem. Oto Chrystus wskrzesi ciało. Dusza jest w łączności z Chrystusem, dlatego jest w niebie, dlatego jest w pełni szczęśliwa, dlatego ciało zmartwychwstanie i dlatego człowiek po paruzji, czyli po powrocie Chrystusa, będzie szczęśliwy i w duszy, i w ciele. Ale my tu już na ziemi możemy doświadczyć przedsmaku tego szczęścia, czyli przedsmaku nieba. W których momentach, już bez jakiegoś takiego głębszego wnikania w te poszczególne punkty, chciałbym to powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że to jest ważne, szczególnie dlatego, żebyśmy wiedzieli, że Pan Bóg nas nie pozostawia tylko z jakąś mglistą nauką, teorią, która dotyczy tego, co będzie później, bo my to, co dotyczy naszego później, często jakby odsuwamy na drugi plan, dlatego że mamy wiele rzeczy do zrobienia tu i teraz. No to co tam myśleć dopiero o śmierci, o niebie, jak mi zmartwychwstanie? Tu trzeba coś zrobić teraz. No właśnie. Ale Pan Bóg nam daje doświadczyć tutaj przedsmaku nieba, po to, żebyśmy mieli potwierdzenie takie od wewnątrz. Bardzo głęboko dotknęło mnie wiele lat temu, kiedy zrozumiałem, dlaczego ja wierzę. Dlatego, że moje subiektywne doświadczenia punktowe potwierdzają moją obiektywną wiedzę, czyli tą wiedzę, którą otrzymuję w Kościele przez naukę Kościoła Pisma Świętego. Natomiast ta obiektywna wiedza, nauczanie Chrystusa w Kościele, pomaga mi weryfikować moje subiektywne doznania. Więc właśnie ten związek obiektywności z subiektywności, on ożywia moją wiarę i on pozwala mi myśleć bardzo realistycznie o momencie mojego przejścia do wieczności i o zmartwychwstaniu, o szczęściu nieba. I teraz właśnie kilka, takich cztery punkty, momenty, sytuacje, w których my już tu na Ziemi realnie możemy doświadczyć przedsmaku tego szczęścia, nieba. Pierwsza przestrzeń to jest liturgia i sakramenty. Fragment z konstytucji o liturgii, Sacrosanctum Concilium. Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. Mówiąc w sposób bardziej katechetyczny, ponieważ istotą nieba jest szczęście wynikające z mojej relacji intymnej do Chrystusa i do pozostałych osób boskich, to jeżeli ja tutaj na ziemi w sposób realny wchodzę w relację z Chrystusem, a właśnie tak wchodzę w nią, w liturgii, w sakramentach, szczególnie w Eucharystii, no to ja już tutaj realnie, ontycznie, na poziomie bytu doświadczam tego, czego będę doświadczał w niebie. Problemem naszym jest to, ludzi, że my często nie czujemy tego. My wiemy, że po chrzcie ja jestem przyłączony do Chrystusa, jestem w Niego wszczepiony, Jego życie jest we mnie. Natomiast jak ja tego nie czuję, to trudno mi w to uwierzyć. No ale najpierw musimy sobie powiedzieć, no, często tą naukę, a potem szukać w swoim codziennym życiu, no właśnie takich chwil, takich momentów, kiedy ja na przykład podczas mszy świętej odczułem, że coś rzeczywiście większego dzieje się w moim życiu. No, no,
doznałem jakiegoś poruszenia duchowego. No to jest właśnie przedsmak nieba. Druga przestrzeń to oczywiście jest nasza modlitwa i tu już słowa Pana Jezusa, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Jeżeli Chrystus jest pośród nas realnie, no to pośród nas jest już realnie obecna rzeczywistość nieba. Czasami to będę czuł, czasami tego czuć nie będę, ale znowu warto przypominać sobie te chwile ze swojego życia, kiedy w modlitwie poczułem realnego umocnienia wiary, poczucia, że jestem kochany, chciany, że moje życie ma sens, wzrostu nadziei i tak dalej. Szczególnym momentem potwierdzającym tu na ziemskim padole istnienie szczęścia po śmierci, no, są doświadczenia mistyczne. Ja tutaj fragment tylko z dzienniczka siostry Faustyny przytaczam. Tych fragmentów oczywiście z życiorysu świętych jest wiele, a też niewykluczone, że i my tutaj obecni jakieś takie doświadczenia mamy, chociaż może tego nie opisywaliśmy i może nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to jest jakieś konkretne doświadczenie już mistyczne. Faustyna pisze tak. Wtem usłyszałam słowa: córko moja, twoje serce jest mi niebem. Jednak o zaśnięciu nie ma mowy. Radość odjęła sen. Myślałam, cóż to będzie w niebie, jeżeli już tu, na tym wygnaniu, Bóg tak napełnia duszę moją. O, to jest to samo szczęście, tylko w intensywności jest różne. I jeszcze jeden fragment. W jednym momencie poznaję całą istotę Boga. O, tak jakby wziąć te słowa z katechizmu albo nawet z bulli Benedykta XII. Istota Boga. Dusza w tym samym momencie tonie cała w nim i doznaje szczęścia. Dusza tak wielkiego, jak wybrani w niebie. Chociaż wybrani w niebie widzą twarzą w twarz Boga i są zupełnie szczęśliwi, absolutnie. Jednak ich poznanie Boga nie jest równe. Dał mi to Bóg poznać. To głębsze poznanie zapoczątkowuje się tu na ziemi miarą łaski, ale i w dużej mierze zależy od naszej wierności tej łasce. Jednak dusza doznająca tej niepojętej łaski zjednoczenia, bycia z Chrystusem, nie może powiedzieć, że widzi Boga twarzą w twarz. I tu jest cieniutka zasłona wiary, ale tak cieniutka, że dusza może mówić. Widzi Boga i mówi z Nim. Jest przebóstwiona. Bóg daje duszy poznać, jak bardzo ją miłuje. I dusza widzi, że dusze lepsze i świętsze od niej nie otrzymały tej łaski. Dlatego ogarnia ją święte zdumienie i utrzymuje ją w głębokiej pokorze i pogrąża się w swej nicości i zdumieniu świętym. Im on więcej się uniża, tym Bóg ściślej się jednoczy z nią i zniża się do niej. Dusza w tym momencie jest jakoby zatajona, zmysł jej nieczynny. Ona w jednym momencie poznaje Boga i tonie w nim. Poznaje całą głębię niezgłębionego, a im to poznanie jest głębsze, tym dusza goręcej pożąda go. I jeszcze jedna przestrzeń, o której mówi pięknie Benedykt XVI w swojej encyklice Spe Salvi wiara, komentując fragment z listu do Hebrajczyków, wiara zaś jest poręką, papież tam tłumaczy to słowo jako substancja, tych dóbr, które się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, które nie widzimy, mówi coś takiego, co bardzo mnie poruszyło w swoim czasie. Wiara nie jest tylko skłanianiem się osoby ku rzeczom, jakie mają nadejść, ale wciąż są całkowicie nieobecne. Papież mówi, wiara to nie jest tylko moje subiektywne nastawianie się na Boga, otwieranie się na Niego, czyli tylko moja akcja. Nie, wiara to jest coś więcej. Ona coś nam daje, już teraz daje nam coś z samej oczekiwanej rzeczywistości, a obecna rzeczywistość stanowi dla nas dowód rzeczy, których jeszcze nie widzimy. Włącza przyszłość nieba, radości nieba, w obecny czas do tego stopnia, że nie jest ona już czymś jeszcze nie. Fakt, że ta przyszłość istnieje, nieba, radości nieba, zmienia teraźniejszość. Teraźniejszość styka się z przyszłą rzeczywistością
I tak rzeczy przyszłe wpływają na obecne i obecne na przyszłe. Czyli papież mówi, jak wierzymy, to nie tylko my się nastawiamy jakoś na Boga, ale wtedy Pan Bóg w nas działa, coś rzeczywiście w nas się zmienia. I to jest dowód tego, że potem doświadczymy tej pełni. I to jest bardzo pocieszające, że wiara to nie jest tylko nasze uczucie subiektywne. I tutaj jeszcze pozwalam sobie wrócić powoli, już tak kończąc, ale jeszcze kilka refleksji do wykładu, czy do pytania, jakie postawił w swoim wykładzie w lipcu pan profesor Leszek Roszkowski, dlatego że u Ratzingera znowu znalazłem to teologiczne tłumaczenie. Jeśli dobrze pamiętam, panie profesorze, to pan powiedział tam, że właśnie jako fizyk no, nie jest w stanie powiedzieć, gdzie w tym świecie, jaki znamy z punktu widzenia fizyki, byłoby ciało Pana Jezusa. No właśnie, być może też, jeśli dobrze pamiętam, Pan profesor użył takiego sformułowania, że teologom może jest łatwiej to jakoś powiedzieć. No właśnie, bo teologowie wymyślili jakiś sposób wytłumaczenia tego. No i Ratzinger mówi o tym w dwóch miejscach. Przede wszystkim, kiedy mówi o zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa, ale także o obecności realnej Chrystusa w Eucharystii. Proszę mi pozwolić to przytoczyć. Kiedy mówi o wniebowstąpieniu, mówi tak. Zmartwychwstanie, wniebowstąpienie Pana nie oznaczają przeniesienia się jednego konkretnego miejsca w Palestynie w inne konkretne miejsce, do nieba. Czyli to nie jest jakiś ruch w kosmos, jakbyś Pan Jezus miał lecieć tam rakietą, lecz jest zapoczątkowaniem nowego sposobu istnienia, nacechowanego otwarciem się Boga na ludzi. Przez wniebowstąpienie Chrystus nie usunął się ze świata, lecz stał się w nim obecny na nowy sposób, którym panowanie Boga nad światem nabrało konkretnego charakteru. A kiedy mówi o obecności Chrystusa w Eucharystii, odnosi się do pojęcia substancji, substare, czyli stać pod, być istotą czy fundamentem rzeczywistości, i mówi tak. Pojęcie substancji zostało wprowadzone do dyskusji właśnie po to, aby sformułować realizm, który nie był naturalistyczny. Substancja była bowiem pojęciem metafizycznym, które per definicjonem nie leży na poziomie tego, co kwantytatywne. Pytanie, które tu się pojawiło i nadal się pojawia, brzmi: czym właściwie jest rzeczywistość, realność? Jakkolwiek by się odpowiedziało na to ostateczne pytanie, klasyczna nauka Eucharystii była przekonana, że realność i kwantytatywność nie pokrywają się ze sobą i że rzeczywistość eucharystyczna nie leży na poziomie kwantytatywnym, a więc nie jest rzeczywistością chemiczną, anatomiczną itd., ale jest rzeczywistością zasadniczo innego rodzaju, lecz jednak rzeczywistością. Być może w tym należy doszukiwać się właściwej istoty nauki o Eucharystii, że neguje pokrywanie się kwantytatywności i realności, a nawet określa to, co nie kwantytatywne, jako najbardziej realne. I w innym miejscu właśnie mówi Ratzinger o subtelnej formie realności w sakramentach. Dla nas, teologów, jest to jakaś odpowiedź. Wiem, że dla Państwa pewno nie. I dlatego ja osobiście, i myślę, że wielu nas teologów, ma taką otwartość i takie pragnienie słuchania Państwa, żebyśmy zobaczyli, no jak można wytłumaczyć to, czego my, jakby, co my przeczuwamy, co my nazywamy tym językiem teologii czy filozofii, jak to przełożyć teraz na konkrety. Na konkrety świata materialnego w tym sensie. Zanim zadam na końcu pytania właśnie do Państwa, bo mam takie swoje pytania teologiczne, to jeszcze tylko krótka wzmianka o przygotowywaniu się do śmierci, do paruzji, do końca świata. Mówiliśmy o
w cudzysłowie tych dwóch początkach nieba, zaraz po śmierci, potem przy zmartwychwstaniu. Stwierdziliśmy, że zaraz po śmierci już jest pełne szczęście, które potem tylko jeszcze rozlewa się na ciało. Natomiast możemy też mówić o dwóch końcach świata, też w cudzysłowie. To znaczy, śmierć osoby jako koniec świata w perspektywie indywidualnej, bo kiedy ja umieram, to jest jakiś koniec mojego świata, tego tutaj ziemskiego. Ale też możemy mówić o końcu świata jako końcu kosmosu, całej rzeczywistości. Wtedy mówimy o w perspektywie uniwersalnej. Jeden z teologów, mój profesor, który ciągle jest czynnym profesorem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, profesor Antonio Nitrola, mówi tak, że te dwa końce świata tak naprawdę to nie są dwa różne momenty historii. Te dwa końce świata po prostu trzeba widzieć z perspektywy różnicy hermeneutycznej. Jest dla nas tak dużym misterium niebo i wieczność, że nam jest bardzo trudno połączyć te dwa fakty, tego, że po śmierci człowiek rozdzielony jest, dusza oddziela się od ciała i już jest szczęśliwa bez tego komponentu cielesnego, który należy przecież do natury człowieka, bo człowiek to jest jedność psychofizyczna, czyli duchowo-materialna. Gdyby człowiek całkowicie się rozpadł na te dwa elementy, to nie byłoby człowieka. Dlatego mówi, musimy troszkę zmienić nasze myślenie. Nie patrzeć tylko w kontekście właśnie takiej historii, jeden moment po drugim, bo wtedy tracimy misterium wieczności. Więc spotkanie z Panem to misterium, o którym możemy mówić tylko metaforami, czyli słowami, które oddają rzeczywistość, ale nigdy nie w pełni. Zawsze można znaleźć kolejną metaforę, która jeszcze z innej strony będzie mówiła o misterium spotkania człowieka z Bogiem i o wieczności. Dlatego, kiedy ja się przygotowuję do mojej śmierci, dobra śmierć, to jest śmierć chrześcijańska w łasce uświęcającej, czyli w wierze w Chrystusa, czyli w przyjaźni z Nim, to tak naprawdę ja przygotowuję się na paruzję. Paruzja będzie wydarzeniem, które będzie miało miejsce, kiedy Pan Bóg zdecyduje. On wkroczy, my go znowu zobaczymy. Może być tak, że to się zdarzy za chwilę, albo zdarzy się kiedyś, za 1000 lat, albo nie wiadomo kiedy. Natomiast kiedy ja się przygotowuję na moją śmierć, to ja, gdyby Pan Jezus teraz wyszedł i zstąpił na świat i cały świat przemienił, no to przecież ja byłbym już przygotowany na to spotkanie kosmiczne z Panem. No i dlatego właśnie apostolstwo dobrej śmierci przygotowuje ludzi do dobrej śmierci chrześcijańskiej, bo wierzymy, że już wtedy spotykamy się z Chrystusem. No i dobrze, na koniec bardzo chciałbym zadać Państwu cztery pytania, które znalazłem gdzieś po drodze moich poszukiwań eschatologicznych kilka lat temu. Wpadła w moje ręce ta oto książka, to jest tłumaczenie z angielskiego, autor Dines de Souza, Życie po śmierci, naukowe dowody. Tutaj jeden z rozdziałów jest zatytułowany w sposób następujący: Fizyka nieśmiertelności, mnogość wszechświatów i niewidzialne krainy. Ten autor jest publicystą chrześcijańskim, nie jest naukowcem, ale on zebrał tutaj różne dowody z różnych dziedzin nauki, z fizyki, z historii, z filozofii, które mają potwierdzić wiarę chrześcijańską w życie wieczne. No i między innymi mówi tak. Ja to czytam i specjalnie wpisałem tutaj pełne odnośniki bibliograficzne, dlatego że ja nie znam tych autorów, a myślę, że Państwo ich znacie i możecie powiedzieć mnie, czy to, co pisze ten autor,
jest miarodajne, czy ja jako teolog, czytając taką książkę, mogę rzeczywiście, a nie mając możliwości zgłębiania fizyki kwantowej, teorii strun, ciemnej materii i tak dalej, czy ja mogę w jakiś sposób się na tym oprzeć, no czy nie? Czy po prostu tutaj autor jednak nie ma racji? A przytoczone postacie czy autorzy, do których się odnosi, no nie są godni zaufania. Pierwszy fragment. Zaproponowane scenariusze na życie po śmierci są spójne z ogólnie szanowaną nauką. Właściwie nie odbiegają one od najważniejszych i najbardziej przełomowych odkryć i koncepcji o względności po mechanikę kwantową, ciemną materię i mnogość światów. Astronom Owen Gingerich, przepraszam, nie wiem jak się poprawnie wymawia, uznaje chrześcijański pogląd na niebo i pisze: Chrześcijanie od dawna wyobrażają sobie świat, w którym nie ma fizycznego kontaktu i jest tylko jedno niebo, siedziba bogów. To zupełnie inne miejsce niż nasz świat. Miejsce bez zła, cierpienia i starości. Zatem nie można przemodelować naszego obecnego świata, bo zabieg ten zniszczyłby całe nasze fizyczne pojmowanie świata. Zawieszenie reguł naszego kosmosu byłoby równoznaczne z przebywaniem w innym wszechświecie. I dalej. Gingerich mówi, że gdyby nasz wszechświat był jedynym, to chrześcijański plan nieba wydawałby się niemożliwy lub możliwy tylko poprzez wiarę w cuda. Jeśli istnieją inne światy, to całkiem możliwe, że jeden z nich działa i wygląda dokładnie tak jak chrześcijańskie niebo. Wyobrażanie sobie innych miejsc innymi nieznanymi nam prawami fizyki wcale nie jest już samo z siebie założeniem czymś absurdalnym. Istniejąca różnorodność praw rządzących wieloma światami sprawia, że idea nieba staje się całkiem realna. Z pewnością nie jest to sprzeczne z wszystkim, co wiemy o współczesnej nauce. Współcześni fizycy poszerzyli nasze horyzonty i pokazali, że życie po śmierci jest możliwe w ramach istniejących ram fizycznej rzeczywistości. Potem odnosi się do teorii strun. Nasz czterowymiarowy świat przestrzeni czasu może być tylko częścią większego, wielowymiarowego świata, w którym różne wymiary zostały przed nami ukryte. Ta koncepcja jest częścią nowego, bardzo ważnego podejścia w fizyce, zwaną teorią strun. Wielu uczonych postrzega ją jako najlepszą możliwość ujednolicenia teorii względności Einsteina z mechaniką kwantową. W najbardziej znanej jej formie, zwanej M-teorią, naukowcy wyjaśniają, że rzeczywistość dzieli się na nie na cztery, ale nawet 11 wymiarów, 10 wymiarów przestrzeni i jeden wymiar czasu. Gdzie zatem znajdują się te inne wymiary? Teoria strun mówi, że istnieją ukryte wymiary rozmieszczone w taki sposób, że są dla nas niewidoczne i niedostępne. Chociaż ich nie dostrzegamy, pomagają nam zrozumieć to, co widzimy. Fizyczka Lisa Randall ujmuje to następująco. Znajdujemy się na trójwymiarowej równinie. Nasz świat jest umieszczony w trójwymiarowym wszechświecie, chociaż istnieją dodatkowe wymiary, a więc żyjemy na trójwymiarowym plastrze wielowymiarowego świata. No. To jest bardzo ciekawe. Dla mnie to jest bardzo jakoś tłumaczące pewne rzeczy, ale no właśnie, czy ja mogę na tym się oprzeć jako teolog? Trzecie, już przedostatnie moje pytanie, czy jakiś przyczynek do dyskusji. Nieba, ciemna materia i ciemna energia. Znowu autor pisze. Obecnie fizycy zgadzają się z założeniem, że większość materii i energii we wszechświecie stanowi tak zwana ciemna materia i ciemna energia. Naukowcy mówią, że ciemna energia to siła potrzebna, by wyjaśnić ciągle rosnące tempo rozszerzania się wszechświata. Ciemna materia i energia posiadają właściwości zupełnie odmienne od materii lub energii, które możemy zobaczyć lub zmierzyć. Ciemna materia i ciemna energia unieważniają prawie wszelkie nieistotne uogólnienia dotyczące materii. Już ostatnie pytanie, a to cytuję czy zadaję za moim profesorem, który w jednym ze swoich podręczników do eschatologii mówi, że są dwa scenariusze końca świata. Świat jest zamknięty, to znaczy po wielkim Big Bangu za około 120 miliardów lat będzie Big Crunch, czyli wielka implozja, albo inny scenariusz naukowy,
świat jest otwarty, wtedy Big Bang jest początkiem niekończącej się historii nieprzewidywalnej ewolucji. I teraz mój profesor stwierdza, że trudno jest wybrać pomiędzy jednym a drugim scenariuszem, dlatego teolog, jeżeli chce mówić o końcu świata, no to nie może oprzeć się na obecnych teoriach nauk ścisłych, przyrodniczych, tylko jedynie pozostaje mu przyjmowanie danych objawienia, które mówią o końcu świata, który będzie wynikiem przyjścia Chrystusa, paruzji, która odmieni cały wszechświat. I w ten sposób powstanie nowe niebo i nowa ziemia. U mnie dzwon już bije na wieży klasztornej, więc konkluzja. Żeby odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie, które postawiłem w moim wystąpieniu. Kiedy zaczyna się niebo? Niebo jest wtedy, gdy jesteśmy w relacji przyjaźni z Chrystusem. Dlatego jego przedsmaku można doświadczyć już w życiu ziemskim. Ale ponieważ niebo w sensie ścisłym to stan najwyższego i ostatecznego szczęścia, zatem zaczyna się zaraz po śmierci dla osób, które umarły w łączności z Chrystusem i nie muszą doświadczyć oczyszczenia z konsekwencji swoich grzechów, które nazywamy czyśćcem, albo po tym oczyszczeniu. Czyli mówimy po czyściu. Z czyśćca idzie się do nieba. Po powszechnym zmartwychwstaniu ciał podczas paruzji to ostateczne szczęście nieba rozleje się czy ogarnie także zmartwychwstałe ciało. Bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość i uwagę. I teraz na pewno zacznie się dyskusja. Dziękuję. Dziękuję księże Bogdanie za świetny wykład, który świetnie się wpisuje w naszą misję właśnie dialogu między wiarą i nauką i wydaje mi się, że to będzie dobra okazja też do rozwijania tego tematu nawet podczas tej dyskusji teraz. Na wstępie oddałbym może głos Leszkowi, który był tutaj w pewnym sensie początkiem tego dialogu, więc Leszku, jakbyś chciał tu się wypowiedzieć w ramach przedstawicieli świata fizyki i też właśnie osoba, która się wypowiedziała na temat nieba ze strony fizycznej, to dołączymy twoją wypowiedź jeszcze do wykładu księdza Bogdana. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie Dominiku, ale dziękuję serdecznie księdzu Bogdanowi za bardzo inspirujący wykład, pogadankę. Znaczy, na początku muszę powiedzieć, że Dominiku, czasami się skarżysz, że ja za długo mówię. Tym razem będziesz miał pełne powody do tego, żeby się znowu skarżyć, ale ja tutaj muszę coś powiedzieć i to będzie trochę trwało. Możemy to rozbić na kilka etapów ewentualnie, gdybym za długo przynudzał. Moje dzieci lubią mi przypominać stare powiedzenie, że profesor to jest ktoś taki, kto mówi, jak wszyscy inni śpią. Nie chciałbym do tego doprowadzić. Rzeczywiście bardzo dużo ciekawych tematów zostało tutaj poruszonych i czuję się wywołany do tablicy przynajmniej z dwóch powodów. Jeden taki, że mój wykład z Krakowa, czy wykład, to pogadanka, czy raczej moje wątpliwości zostały zacytowane na początku i były pewną, przynajmniej częściową inspiracją dla dzisiejszej pogadanki. Ale drugi powód jest taki, że te tematy, które ksiądz poruszył na końcu, są mi nieźle znane. W szczególności ciemna materia to jest temat mojej pracy naukowej od wielu już lat. Więc wiem o tym przynajmniej tyle, co o wielu innych. I mogę wobec tego skomentować to, co jest podane w tej książce Soucy. Otóż to wszystko, co on pisze, z grubsza nie ma się nijak do rzeczywistości niebiańskiej. Dlatego, że jest podstawowa kwestia taka, że te wszystkie wienoświaty, czy światy z większą liczbą wymiarów, to są ciągle światy materialne. To są światy takie jak nasz, w tym sensie, że tam jest czas i przestrzeń i jakaś forma energii,
w nich, natomiast to są ciągle światy materialne. Natomiast świat, który przynajmniej ja bym się upierał, który nazywam światem niebiańskim, to jest świat duchowy, niematerialny. Więc nie wyobrażam sobie, żeby niebo było jednym ze światów w wieloświacie, czy w wieloświecie. To jest po prostu kompletne pomieszanie z poplątaniem. Steve Barr pisze o tym całkiem nieźle, chyba z tego, co pamiętam, w jego pierwszej książce Starożytna nauka i starożytna wiara i nowoczesna nauka, czy odwrotnie. Więc te wszystkie dywagacje, te wszystkie tego typu spekulacje, obawiam się, że nie mają większego sensu, mówiąc bardzo delikatnie. Ale ponieważ jest to trochę wiedza w tajemniczonych, tych, którzy zajmują się teorią strun, to nawet nie trzeba mieć teorii strun do tego. Teoria większej liczby wymiarów pochodzi od bardzo dawna, od ponad wieku. Klein ze Szczecina był pierwszym chyba, który wprowadził piąty wymiar. Więc to wszystko odnośnie wieloświatów, to wszystko nie ma się nijak według mnie do nieba jako nieba chrześcijańskiego, czy nieba judeochrześcijańskiego. To jest jedna rzecz. Teraz powiedziawszy to wszystko, wracam do początków, do pierwszych slajdów i do tego, o definicji, co było bardzo ciekawe. Jak zdefiniowany jest Kościół, przez katechizm niebo, i tam są ciekawe elementy. I teraz ja ciągle z uporem maniaka, znaczy z uporem godnym lepszej sprawy, jeśli nie powiedzieć mocniej, właśnie, upieram się, że używane są terminy, które są całkiem dozwolone, no, że żyje się w niebie, przebywamy, czy osoba, dusza idąca do nieba przebywa z Chrystusem. Jest świętych obcowanie, widzimy Boga, wielbimy Boga. To są dozwolone terminy, tylko zastanówmy się, co to oznacza, jeżeli chcemy do tego zaadoptować jakieś miejsce, jakiś czas. To sugeruje, że jest jakaś przestrzeń, w której ktoś przebywa, jest jakiś czas, w którym coś się odbywa. Ktoś odczuwa, ktoś wielbi, ktoś widzi, ktoś obcuje. Ale przecież, czy mówimy o czasie niebiańskim i o przestrzeni niebiańskiej? Nawet nie fizycznej, ale duchowej? To brzmi bardzo dziwnie tu do mnie, dla mnie. O to chodzi, że to wszystko sugeruje, że jest coś się dzieje w tym niebie, a jednocześnie niebo dla mnie nie ma czasu, nie ma przestrzeni. Więc to jest dla mnie trudność bardzo podstawowa, której nie potrafię wyjaśnić jako fizyk. To nie znaczy, że tego się nie da pogodzić, tylko mówię, że na obecnym etapie zrozumienia fizyki i teologii, przynajmniej moim zrozumieniu teologii, nie widzę, jak to można pogodzić. Tylko tyle. Można sobie po prostu powiedzieć, na tym etapie tego jeszcze żeśmy nie rozgryźli. Co nie znaczy, że staje się natychmiast ateistą. Dużo ciekawych koncepcji tutaj się pojawiło. Stan pośredni, międzystan. A tak przy okazji jeszcze wrócę do nieba. Jeżeli mówimy o niebie, że tam coś się dzieje, w piekle też się coś dzieje, bo na przykład cierpimy, wiecznie cierpimy, ale cierpienie to jest coś, co się w czasie odbywa jakimś tam, prawda? To nie jest niezmienne cierpienie. Chyba. Z drugiej strony święty Augustyn mówił o tym, że Pan Bóg jest niezmienny, a tam się coś dzieje. Jak to pogodzić? Nie wiem. Nie chciałem przeciągać z tego. Ale mówię, że są bardzo po prostu ciekawe kwestie. Bardzo ciekawe i istotne kwestie, które są trudne do zrozumienia. Teraz to, o czym mówiłem w Krakowie, to, że mogę sobie wyobrazić, że Chrystus przeniósł się do nieba, tak jak dusze przenoszą się do nieba, nie wiedząc, czym jest to niebo. Na pewno nie światem materialnym. Ja zadałem pytanie, gdzie się przeniosło ciało Chrystusa. Ciało fizyczne Chrystusa. Ale to już jest kwestia, no, na dłuższą rozmowę.
Więc po prostu jest bardzo dużo ciekawych kwestii i bardzo się cieszę, że ksiądz podniósł to. Bardzo mi się podoba to, co Ratzinger mówi. Ratzinger jest również moim bardzo ulubionym autorem. I wydaje mi się, że bardzo ładnie, chyba bardzo mi pociąga mnie takie patrzenie na niebo, jako że jesteśmy w relacji z Chrystusem, to jesteśmy w jakimś tam przedsionku nieba, już dotykamy nieba, bo nasza dusza osiąga stan obecności Bożej, wobec tego jesteśmy w tym sensie w niebie. I to mi się bardzo podoba. Aczkolwiek no znowu trzeba by długo na ten temat starać się mówić, dyskutować. Więc może zakończę pewną tezą, która mi przyszła do głowy w czasie tego wykładu. Czy nie jest tak, że można by powiedzieć, spróbować, zaryzykować powiedzieć, że niebo to jest po prostu stan ducha? Dziękuję bardzo. Dzięki Leszku. Ja bym tylko chciał dodać do swojego wywodu dość pytanie, które też dokładnie zadałem księdzu Baudouowi, to znaczy, no właśnie, jak to jest z tą materialnością nieba? To ksiądz Baudouowi w takiej początkowej, ale bliżej środka części wykładu mówił o tym, że są trzy etapy, tak? Jest człowiek na ziemi w ciele, tak, dusza w ciele, później jest dusza bez ciała. A później jest paruzja i znowu dusza wraca do ciała po zmartwychwstaniu, czyli potem ona też jest w niebie i już jest w ciele, więc w tym ostatnim etapie ewidentnie nie jest tylko duchowa, bo jest też fizyczna, w związku z czym to nie jest tak, że to niebo jest tylko tym drugim etapem, kiedy my jesteśmy w łączności duchowej, ale jest też w łączności duchowej, ale już po paruzji, w związku z czym w ciele. I dlatego te wszystkie teorie, które tam ksiądz z tobą, wydaje mi się, o tyle mają jednak, mogą mieć sens. Nie muszą być takie oderwane od rzeczywistości w kontekście właśnie takiego spojrzenia na niebo jako stan też po paruzji, czyli jednak po zmartwychwstaniu, czyli w ciele. Nie, przepraszam, nie. Znaczy, jeżeli mówimy już o jakiejś przestrzeni czasu, jakiejś czasoprzestrzeni fizycznej, jakimś innym świecie, to przepraszam, no, ciało nasze, przynajmniej taki, jak ma powstać po prostu po śmierci, w jakimś innym świecie, w innej liczbie wymiarów, z innymi prawami fizyki, nie miałyby możliwości funkcjonować. Nasz świat jest wyjątkowy do tego, żebyśmy my jako ludzie istnieli, i w ogóle jako trójwymiarowe przestrzenne istoty. Coś takiego jak przechodzenie przez drzwi zamknięte, przez ściany, to jest w ogóle, no, w innych światach nie byłoby nas w ogóle jako trójwymiarowych osób. Znaczy, to jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem. Kompletne pomieszanie z poplątaniem. Ale oddam głos księdzu Bogdanowi, bo chyba on tutaj jest najważniejszą osobą. Nie, ale zgłaszam się tak, bo nie potrafię znaleźć tego zgłaszania elektronicznego, ale przede mną jest pan Jacek Rzadkiewicz, to proszę, a ja potem w kolejności. Tylko to przychodzę może w trybie odpowiedzi, Aha. bo to, żebyśmy nie mieszali Tak, za bardzo, to proszę dobrze. odpowie, a później będę Dobrze. mówił. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za odpowiedź. No i bardzo się cieszę właśnie, że mogę teraz porozmawiać o tych moich różnych rzeczach, o wątpliwościach. Natomiast do samych podstaw muszę teraz sprowadzić naszą debatę. To znaczy do tego, że Chrystus to jest Bóg, który się wcielił. Najpierw to jest Bóg, który stworzył świat, czyli stworzył materię. Jeżeli ją stworzył, to potrafi też nad nią panować. To znaczy to, co powiedział Ratzinger, że jest Bogiem nie tylko ducha, ale też materii, bo i to piękne stwierdzenie. Cóż by to był za Bóg, cóż by to był za Pan świata, który by nie mógł teraz czegoś z tą materią robić? Więc z naszego punktu widzenia teologicznego jest o tyle łatwiej, że mnie wystarczy sobie powiedzieć tak. Bóg jest w stanie teraz coś z tą materią zrobić i przez drzwi przechodzić. I nie mam tych trudności, które mają fizycy, widząc materię z bliska. I druga rzecz. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, właśnie tym jest zmartwychwstanie, sensu stricto, że to jest
powstanie ciała, nie ducha, ciała. I po zmartwychwstaniu jego ciało miało nowe właściwości fizyczne. I znowu, oczywiście, jak to wytłumaczyć, my nie wiemy, ale to, co mówi nam Ewangelia, to jest prawda. To nie jest tylko metafora tego, że Chrystus przyszedł miał inne ciało, to znaczy już nie umierające, mogące przechodzić przez drzwi i tak dalej. I Chrystus wstąpił do nieba. Czyli Chrystus przeszedł do nowej formy rzeczywistości, ale materialnie. Znaczy, Chrystus teraz w niebie nie jest duchem, jest duchem i ciałem, dlatego że podstawową prawdą wiary jest prawda we wcielenie, czyli w przyjęcie materii ciała ludzkiego przez Chrystusa i ta materia pozostaje już w Chrystusie. Czyli wstępując do nieba, gdziekolwiek to niebo jest, no nie jest nad chmurami, wiemy, on tam jest jako Bóg i człowiek, czyli jest ciałem. I w związku z tym też my jesteśmy stworzeni nie jak aniołowie, którzy mają tylko które są czystymi duchami, nie jak zwierzęta, które mają ciała, ale duszy, takie jak my, ludzie rozumnej, zdolnej do kontaktu z Bogiem, nie mają. My jesteśmy jednością psychofizyczną. I teraz dlatego będzie jakaś forma materii. I odniosę się tutaj do tego, co mówi znowu komisja teologiczna odnośnie czasu i przestrzeni. Właśnie przez przypadek to wypisałem sobie. Podobnie, jeśli nie byłoby żadnej postaci czasu po śmierci, nawet jakiegoś czysto analogicznego do tego ziemskiego, byłoby niezrozumiałe, dlaczego Tesaloniczanom, którzy pytali Pawła o los zmarłych, święty Paweł mówi o ich zmartwychwstaniu przy pomocy formuły z czasem przyszłym. Ponadto radykalne odrzucenie każdego pojęcia czasu odnośnie do tych zmartwychwstań, jednocześnie równoczesnych i następczych w stosunku do śmierci, wydaje się nie uwzględniać wystarczająco prawdziwej cielesności zmartwychwstania. Nie można w sposób rzeczywisty mówić o prawdziwości ciała, które jest zewnętrzne w stosunku do każdego pojęcia czasu. Także dusze świętych, ponieważ są w komunii z Chrystusem, zmartwychwstałym prawdziwie w ciele, nie mogą być uważane za pozbawione jakiejkolwiek łączności z czasem. I teraz w teologii dywagacje są wielkie, wielowymiarowe, każdy teolog troszkę po swojemu. Mówią, jakiś czas, czyli jakaś forma tam zmiany będzie. Bo jeżeli Bóg jest życiem, a to jest dogmat, Bóg jest Trójcą, czyli jest życiem, to życie polega na jakichś przemianach. Czyli my w Bogu będziemy mogli go kochać, będziemy mogli go poznawać. Gdyby tego nie było, no to znaczy niebo byłoby, czym byłoby niebo? Naprawdę jakimś konstans, jakąś stagnacją, a my jesteśmy stworzeni do dynamiki. Dlatego jedną z metafor życia wiecznego jest właśnie życie. Znaczy niebo to życie wieczne, czyli dynamika. I Ratzinger też mówi, no nie mówimy o czasie takim, jaki tu jest ziemski. Miałem taki przypadek, że występowałem tam z jakimś małym przedłożeniem i stał znaczący profesor, teolog, który zajmuje się właśnie czasem i mówi, proszę księży, pamiętajmy, że czas to też jest, znaczy można go różnie rozumieć, tak jak rozumiał go wcześniej filozofowie różni, tak? Jak Arystoteles go rozumiał jako zmiana, przejścia, ale mówi, potem był jeszcze Einstein. Ale jednego, czego nam nie wolno chyba pozostawić z punktu widzenia wiary, tego, że materia też jest stworzona i przeznaczona do wieczności. I nowe niebo, i nowa ziemia, nawet jak nie wiemy, jak to będzie wyglądało, to jest prawdą wiary. Dlatego materialność, chcemy czy nie chcemy, jest wpisana w wieczność. Tak, ja może tylko bardzo krótko odpowiem. Bardzo dziękuję. Gdybyśmy byli tylko my dwaj, nikogo więcej, mielibyśmy nieskończenie dużo czasu, co mam nadzieję może kiedyś się stanie, w niebie jakimś rogiem sobie się tam schowamy, to sobie będziemy mogli długo rozmawiać, może nawet przez wieczność. Natomiast na razie tylko odpowiem króciutko. Z tego, co moja pamięć mi mówi, to ja właśnie pod koniec swojego wystąpienia w Krakowie mniej więcej powiedziałem to, że zmartwychwstanie ciała oznacza, to no, nowa ziemia, nowe niebo, nowa ziemia oznacza, ma potwornie potężne konsekwencje. Oznacza właściwie, że ten świat będzie musiał być zamieniony na jakiś inny świat
z innymi prawami fizyki. To jest potężna konkluzja, że ten świat przez paruzję będzie się musiał cały wszechświat, nasz świat tu na Ziemi, cały wszechświat, bo prawa fizyki obowiązują w całym wszechświecie takie same, będzie musiał przejść jakiś nowy stan. To są przepotężne konkluzje, bardzo, bardzo mocne. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja na ten temat porozmawiać, bo jak widać, temat jest bardzo wielowątkowy. Jacek, przepraszam cię Bardzo raz. dziękuję. Amen. Dziękuję serdecznie. Tak, szczęść Boże, ja pozdrawiam z Izternej, bo tutaj z córkami na nartach jestem. Po pierwsze, księdzu chciałem bardzo podziękować za wspaniały wykład i rzeczywiście z przyjemnością się słuchało i ta godzina minęła błyskawicznie. I jakby próbując się włączyć w tą dyskusję i tym stykiem, prawda, między powiedzmy fizyką, prawda, i tym niebem, tak, czyli tym przyszłym światem, ale światem, o którym musimy też mieć świadomość, i to jest jakby najpierw może taki próba komentarza, a później pytanie, prawda? To znaczy, że konsekwencją grzechu, że jest to, że my jesteśmy poza pewnym światem, prawda? Poza rajem. I teraz i ten świat jest nadrzędny względem naszego, cokolwiek to znaczy, tak? W związku z tym teraz oczywiście powstaje pewien taki problem, prawda? To znaczy, no bo widzimy piękno wszechświata, tak? Jeżeli popatrzymy, prawda, że on tam ma 14 miliardów, prawda, że tam się odkrywa nowe te struktury, prawda? Już nie mówiąc o tym, co też tutaj profesor Roszkowski mówił, prawda, no, bogactwo, prawda, ciemnej energii, ciemnej materii, prawda. No to teraz to rzeczywiście powstaje pewien problem myślowy, prawda, to znaczy to skoro to jest to wyłączony, to jest ten wyłączony, ten gorszy wszechświat, to jaki musi być ten świat rajski, tak bym powiedział. I teraz bo ksiądz też zadał te pytania, i ja tutaj chyba zgadzam się z profesorem Roszkowskim też, że raczej unikałbym próbowania włączenia tego świata nadrzędnego, tak, czyli tego nieba, w nasze zrozumienie fizyki tutaj. To znaczy, to jest moim coś, co przerasta, i raczej jest to ślepa uliczka. Ja bym też się z tym zgadzał. Oczywiście tam rozumiem, że zgodziliśmy się co do tego też, że raj będzie, tak, światem duchowym, ale jednocześnie materialnym, tak? I teraz ja myślę, że tutaj jest jakby taki, no, jedna z kluczowych rzeczy, prawda? To znaczy, patrząc na życie biologiczne człowieka, widzimy, że ono się kończy, tak? I mimo, nie wiem, no, wspaniałości rozumu, odkryć naukowych, jesteśmy bezradni. I znowu, no, to jest pewna teza, ale śmiem twierdzić, że zawsze będziemy bezradni, prawda? Że nie ma szans, żebyśmy mogli przeciwstawić. Oczywiście zawsze będą próby, bo człowiek jakby ze swojej natury, prawda, dąży do tego, żeby to życie wydłużyć, prawda? I żeby ono się nie kończyło, a ono zawsze się będzie kończyło i tu będziemy bezradni. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o wszechświat, to moim zdaniem my jesteśmy podobnie bezradni, ja bym powiedział. Bo proszę zwrócić uwagę, że to wiemy już z fizyki, że układ słoneczny nie przetrwa. To znaczy, że on w którymś momencie się na tyle zdeformuje, że wiemy, no też prawie z pewnością możemy stwierdzić, że życie tu nie będzie możliwe. A zatem zarówno od strony biologicznej, jak i od strony fizycznej widać wyraźnie, że bez interwencji z zewnątrz Pana Boga to życie umknie, rozmyje się, prawda? I to jest moim zdaniem ta konkluzja, którą i z tego wykładu, i z tej dyskusji, która była do tej pory, jakoś w głowie mi się urodziła. Natomiast już, żeby też nie przedłużając, mam jedno pytanie. Bo rzeczywiście tam ksiądz, no, wspaniałe te historyczne spory między Janem XX, przyjechałem tam drugim i chyba i Benedyktem XII.
Moim zdaniem w sumie to było bardzo podobne te konkluzje, ale rozumiem, że w tamtym momencie to były żywe dyskusje teologiczne, ale mam jeden problem z tym, znaczy, bo oczywiście rozumiem, prawda, że mamy tą, prawda, eschatologię indywidualną i później paruzję, no ale jednak znowu to jest bogatsze, prawda, no bo wiemy, że Maryja, tak, została wzięta z ciałem do nieba. Tak? Czyli jakby została w pewien sposób wyróżniona. Tak? Tam znowu w takiej teologii maryjnej czasem się mówi, prawda, że to było centrum stworzenia i ona jakby pierwsza w ogóle ze wszystkich. Tak? No ale z drugiej strony wiemy też, prawda, że Chrystus tam, prawda, w tych namiotach, tam, prawda, jak było objawienie, to dyskutował z tymi, prawda, ze Starego Testamentu. No i teraz pytanie, czy to był tak? To był tylko duch, czy to już oni też byli jakby, mieli też swoje ciała. Więc teraz moje pytanie jest takie, czy jednak paruzja ta ostateczna też nie jest bogatsza, prawda? Bo jeszcze, żeby dodać tu argument, no też mamy czyściec, prawda? No skoro mamy czyściec, no to pytanie, czy Chrystus to będzie czekał z paruzją, aż powiedzmy ten ostatni grzesznik w czyśćcu, prawda, doczeka tej swojej kary docelowej i wtedy będzie paruzja? Raczej nie, prawda, bo raczej widzimy dynamizm i natychmiastowość działania, więc on przyjdzie tak szybko, jak to tylko będzie możliwe, więc raczej nie będzie się dostosowywał do tego ostatniego grzesznika, który zostanie, mówiąc kolokwialnie, jeszcze tam zakwalifikowany do nieba, ale będzie musiał w tym czyściu jednak trochę, tak? Czyli teraz, czy paruzja nie jest takim procesem jednak bardziej dynamicznym, prawda, niż takim, że to są tylko jeden, to ksiądz trochę też o tym mówi, prawda, że to też nie należy rozumieć jako takich dwóch momentów, ale że jednak to jest trochę bogatsze niż tylko takie dwa punktowe wydarzenia. To już jest pytanie. Dziękuję. Postaram się krótko. Jeśli chodzi o paruzję, to i to jest prawda wiary wynikająca z objawienia, to będzie punktowe wydarzenie, jednostkowe, to znaczy powrót Chrystusa, tak jak jednostkowym, punktowym wydarzeniem było wcielenie Chrystusa, tak? Boże Narodzenie w Betlejem. Tak samo będzie z paruzją. I paruzja będzie miała wtedy konsekwencje dla całego świata. To jest to. Natomiast sprawy, no właśnie, z czyśćcem i z tym czasem, może najprościej tak jak mówił profesor Roszkowski, no trudno pomyśleć o tym czasie wieczności i trudno nam myśleć, natomiast ten czas jakoś tam będzie, ale my nie potrafimy tego nazwać. I dlatego w eschatologii, powtórzę to, co powiedziałem między wierszami, może krótko, trzeba używać metafor, czyli obrazów, które mówią o rzeczywistości, ale żadna z tych metafor ich rzeczywistości nie wyczerpuje i dlatego trzeba ich dużo. Przypomnę, że w tradycji mamy na określenie nieba właśnie metaforę wizji uszczęśliwiającej, życia, wieczności, ale także raju. Raje mamy dwa w teologii. Mamy ten raj ziemski, gdzie wszystko się zaczęło, i raj eschatologiczny. To są jakby dwa różne stany. Raj ziemski to jest tam, gdzie Pan Bóg stworzył człowieka, ale to był dopiero początek całej historii zbawienia. Ona się rozwijała i rozwija dalej. Gdyby Adam i Ewa nie zgrzeszyli, to ona by nie miała takiego dramatycznego przebiegu, ale Adam i Ewa by wzrastali w bliskości z Bogiem ku tej eschatologicznej pełni, którą też nazywamy właśnie niebem, którą nazywamy rajem, a święty Paweł mówi dobrze, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. I dlaczego my po ludzku tak ciągle się gimnastykujemy, żeby to jakoś objąć? I ciągle jak z tą krótką kołdrą, jak naciągnę tutaj, bo na przykład coś powiem na temat nieba, to mi wychodzą nogi, czyli mówię, aha, tam mi brakuje. Tu mówię właśnie o paruzji, tu mówię, zaraz mi brakuje pojęć, żeby nazwać czas. Mówię o materialności i tak dalej. Więc dla mnie może najprostsze i może to takie do medytacji też stwierdzenie, to jest to, co mówi Ratzinger o tym, że niebo to jest Chrystus i teraz wszystko się w tym spotkaniu wydarza, także czyściec. Spojrzenie w oczy miłującego Chrystusa powoduje moją świadomość moich grzechów i oczyszczanie się. I
To już czasem trudno zmierzyć. Ratzinger mówi, inni teologowie, zostawmy czas ten naszych zegarków, bo my musimy tutaj popatrzeć jako proces jakiegoś głębokiego przepalania miłością. Ja to tak katechetycznie mówię, jak mąż uderzy żonę, a potem ją przeprosi i idzie do niej, patrzy w jej oczy, ona mu przebaczyła. Tak? Ona jest, już do niego wychodzi z niebem, z pełnią miłości. Ale to, co się w nim teraz dzieje, jako konsekwencja tego, co jej zrobił, to ten cały wstyd, to ten jakiś ból, to jest właśnie czyściec. I dlatego na przykład piekło to jest odrzucone spotkanie z Chrystusem. Chrystus wychodzi, a ja mówię nie. Tu zostawiamy kategorie czasowe. My w tym momencie zaczynamy mówić o wieczności w kategoriach relacyjnych i to wydaje się dzisiaj we współczesnej eschatologii no, taki najlepszy sposób mówienia, bo my nie to, że bagatelizujemy sprawy czasu i miejsca, my mówimy, na ten temat nie bardzo możemy powiedzieć. To nam zbyt dużo zamąciło już w historii teologii, dlatego że kiedyś, no właśnie, taki mieliśmy pogląd na świat, że jest góra dół i jeszcze 4 wieki temu kardynał wielki Robert Bellarmine mówił, że w piekle jest bardzo gorąco. Dlaczego? Bo tam jest głęboko, a im głębiej, tym bliżej środka ziemi, tym więcej jest ciasności, więc jest coraz goręcej. A im więcej w górę, tym więcej jest przestrzeni, więc jest dużo luzu, miejsca i jest łatwiej się oddycha. No, takie było przełożenie naszego patrzenia na świat, jakie znaliśmy wtedy, na kategorie eschatologiczne. Dzisiaj dlatego troszkę nie bagatelizujemy tych kategorii, ale mówimy, patrzmy przez pryzmat relacji, bo to my ludzie bardziej rozumiemy. Ja sobie potrafię wyobrazić, czym będzie piekło, jak się sobie wyobraża, że na przykład odwróciłbym się na zabój od mojej mamy, która mnie kocha, nie? No i to w ten sposób bym powiedział. Bardzo dziękuję. Teraz Piotr się zgłasza. Szczęść Boże, nie wiem, czy mnie słychać. Tak, słuchajcie. Bardzo dziękuję księdzu za wspaniały wykład. Tak jak Dominik powiedział, bardzo wartościowy dla misji stowarzyszenia. I też jako fizyk pozwalam sobie zabrać głos. Trzeci fizyk z kolei, no, ale jak Dominik dopuścił, to trudno. Mnie bardzo ucieszyło, że ksiądz tak podkreślił, i to nie jeden raz, tą konieczność sprawczości i kontroli Bożej nad materią. Właśnie ja myślę podobnie, też jako fizyk tak myślę, właśnie ku mojemu zaskoczeniu od paru lat, bo tutaj właśnie chyba się z Jackiem nie zgodzę, że to należałoby rozdzielać. Wręcz przeciwnie, widzę możliwość myślenia od strony fizycznej, od takiej opcji pełnej kontroli. Nie można taką analogię podać, może odległą, ale jednak z autorem kodu oprogramowania. No, autor kodu może z kodem zrobić wszystko. W każdej chwili może zrobić wszystko z tym kodem. I ja tak samo myślę właśnie o tej Bożej wszechmocy, jeżeli chodzi o to, co stworzył, czyli o nasz wszechświat. I tutaj bodajże, nie wiem, czy w drugim pytaniu księdza pojawiło się takie rozgraniczenie, że no ten inny wszechświat jest potrzebny, a jeżeli nie, to zostaje nam już tylko wiara w cuda. Nie wiem, czy to było drugie pytanie, czy trzecie. I tu mnie tak właśnie tutaj troszeczkę skłoniło do zabrania głosu, no bo ja też myślę tak jak Leszek, że to byłoby zbyt trywialne, że właśnie inny wszechświat, inne wymiary wciąż działające według tych praw, czy w tych opisów, które my znamy. To się wydaje takie no, zupełnie dalekie od chyba rzeczywistości. Natomiast właśnie no, wiara w cuda, dlaczego by nie? Dlaczego mielibyśmy to odrzucać albo deprecjonować? No, zaczynając od tego pierwszego punktu w kerygmacie. Chrystus zmartwychwstał. No jakie prawo fizyki mówi nam o zmartwychwstaniu ciała? Żadne prawo fizyki, tylko tutaj jest ważny punkt. Też jako fizyk chciałbym przyznać ze wstydem, nie ze wstydem właściwie, ale prowokacyjnie mówię, że ja żadnych praw natury, podkreślam, natury nie znam. Nie znam żadnych praw natury. Jeżeli mówimy o prawach fizyki,
to są to co najwyżej fragmentaryczne opisy tego, jak działa natura. Żadne z praw fizyki nie ma mocy sprawczej w tym sensie, że natura nie jest wcale zobowiązana i o ile mi wiadomo, nie stwierdzono jak dotąd, by natura słuchała się jakiegokolwiek prawa fizyki. Zawsze jest do wskazania taki zakres parametrów, gdzie to prawo, które mamy, ten fragmentaryczny opis się nie sprawdza. I to wiemy w przypadku najwspanialszych teorii, czyli tych praw, to znaczy w przypadku kwantowej teorii pola czy teorii względności, mamy w obu przypadkach takie zakresy parametrów, że te teorie nie działają. Więc trudno powiedzieć, że to są prawa, to są opisy, które są fragmentaryczne. I teraz przechodząc właśnie do tych możliwości fizycznych, ja cały czas właśnie myślałem tak jak tu Leszek sygnalizował, no, że jakoś to Pan Bóg robi, a my w tym momencie tego nie rozumiemy i to w ogóle nie mieści się w naszej wyobraźni jak. Natomiast w pewnym momencie nastąpiło u mnie takie doświadczenie, chyba jak tu ksiądz pisał, że to co ja przyjmowałem właśnie jako wiedza, czy jako przekaz wiary ze strony Kościoła, nagle jakby kliknęło od mojej strony zawodowej, to znaczy w momencie, gdy się dowiedziałem, jaką koncepcję wszystkiego ma Steven Wolfram. I nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ani też nie chcę po raz enty reklamować mojego wykładu, który jest na naszym koncie YouTube na ten temat, ale według mnie ta właśnie koncepcja wszystkiego, która no ma swoje wady, głównie takie, że tam się nie da nic policzyć. Natomiast jakościowo ona wskazuje właśnie na taką, że możliwość pełnej, totalnej kontroli nad wszystkim, nad każdym, nawet nie wiem, atomem, ale jeszcze głębiej, nad każdą najmniejszą cząstką naszej rzeczywistości. I to jest dla mnie też odkrycie w tym sensie, że ja widzę możliwość właśnie fizycznej, tylko to fizyczne tutaj to ma o wiele szersze znaczenie niż takie potoczne rozumienie tego słowa, takiej fizycznej realizacji Bożej Wszechmocy. Więc tutaj bym się nie odżegnywał od tej wiary w cuda, tak samo nie odżegnywałbym się od myślenia, właśnie takiego spójnego myślenia jednocześnie od strony wiary i od strony nauk przyrodniczych. Tutaj na koniec jeszcze tylko powiem, że właśnie w momencie, gdy dotarło do mnie, co Wolfram myśli o wszystkim, zdałem sobie sprawę, że Stanisław Lem kiedyś miał taką przepowiednię, że im dalej w las, jeżeli chodzi o postępy w naukach przyrodniczych, czyli im większy postęp w naukach przyrodniczych, tym mniej miejsca dla Pana Boga, no bo kolejne obszary niewiedzy są zapełniane właśnie tymi fragmentarycznymi opisami i w końcu już Pan Bóg zostanie tylko i wyłącznie takim abstrakcyjnym bytem. Jego jedyną własnością będzie to, że istnieje, bo tego się nie da w żaden sposób zweryfikować. Takie było zdanie Lema. Ja właśnie w tym momencie widzę coś zupełnie przeciwnego. Im większy jest postęp nauki, przynajmniej im większe jest moje zrozumienie tego, co wiemy o świecie, tym tego miejsca jest więcej i to akurat w tym wypadku mówię tak totalnie więcej. To znaczy jakby czuję od strony fizycznej to co wiemy o stwarzaniu ex nihilo i o podtrzymywaniu świata w istnieniu. W każdym momencie tu i teraz jesteśmy podtrzymywani, w każdym momencie Pan Bóg może naprawdę zrobić co tylko zechce. Także nie wiem, czy to w jakiś sposób prowokuje księdza do komentarza, może i widzę, że Jacka już sprowokowałem, nie wiem, czy Leszek też. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy ja mogę tak szybko odpowiedzieć, tylko bardzo dziękuję. Tak, mnie to jakby bardzo pociesza, bo dla mnie świadomość tego, że nauka, która się rozwija, widzi coraz bardziej, że i tak nie dogoni rzeczywistości swoją wiedzą, bo ciągle coś się znajduje nowego do odkrycia, to, no to właśnie dla mnie świadczy o tym, że Bóg jest większy. Bo przechodząc na to, co dzisiaj słyszeliśmy, dzisiaj nawrócenie świętego Pawła, święto, no Paweł
Paweł taki był mocny, tyle wiedział, taki był silny. No i przyszedł moment pod Damaszkiem, gdzie zobaczył światło, padł i potem 3 lata się zbierał, tak przynajmniej, bo tam gdzieś się udał, schował. Co tam się musiało zdarzyć, nie? On, który był taki pewny, nagle Pan Bóg potrafił więcej. I to jest opis ewangeliczny, to akurat dzieje apostolskie, czyli nie naukowy stricte, prawda? No ale pokazujący innym językiem to, że Pan Bóg może wszystko, mimo że on nie zwykł robić cudów, bo tak dobrze pan profesor Homolka powiedział, że cudem par excellence jest zmartwychwstanie. To dopiero wszystkich zadziwiło, prawda? A Pan Bóg nie zwykł robić cudów na zawołanie, bo nie musi, bo tak cudownie stworzył ten świat, mimo że on został naruszony przez grzech, czyli jest zabałaganione, że on po prostu ingeruje tylko czasami, bo czasami my też tak mówimy, dlaczego Pan Bóg szybciej cudu nie zrobi, dlaczego tego wojny tam nie zmieni, tu chorób wszystkich nie pozakańcza. No dlaczego? Dlatego, że on stworzył taki świat i jak będziemy go poznawali, jego prawa, ale nie tylko fizyczne, ale też moralne, to wystarczy do tego, żeby to się wszystko jakoś porządkowało. Dziękuję. Teraz pan Jacek Rotkiewicz. Dziękuję. Ja króciutko tylko, bo Piotr, chciałbym doprecyzować tylko. To znaczy, ja oczywiście po pierwsze nie mam problemów z cudami, to znaczy, czytając Ewangelię, absolutnie uważam, że tak, one są opisane w sposób wiarygodny, to jakby pierwszy komentarz i nie mam absolutnie z tym żadnego problemu. Natomiast pytanie moje jest takie, prawda? I myślę, że to jest pytanie jednak otwarte. Bo proszę zwrócić uwagę, no dobrze, była, prawda, Chrystus, znowu przykład biologiczny, prawda? Mamy zmartwychwstanie Łazarza, tak? Mamy przykład innego przywrócenia do życia, ale to jakby to przywrócenie jest no, można powiedzieć, czasowe, tak? Natomiast zmartwychwstanie Chrystusa jest pierwszym, takim ostatecznym zmartwychwstaniem. I proszę zwrócić uwagę, że później. To, co było też w wykładzie profesora Roszkowskiego, prawda, następuje wniebowstąpienie, tak? I Chrystus tłumaczy, że nie może pozostać jakby na ziemi. I teraz dlatego to otwiera moim zdaniem bardzo ciekawe pytanie teologiczne i teraz już, żebym, może to uproszczę, ale paruzja, tak jak jeżeli ksiądz powiedział, prawda, że to będzie wydarzenie punktowe, ale to musi być interwencja, prawda? To musi być interwencja, czyli poszukiwanie, prawda, że my jakby znajdziemy odpowiedź, tak? Nie wiem, dodatkowymi wymiarami, prawda? Jakimiś, nie wiem, no, super teoriami fizycznymi. Moim zdaniem zawsze będzie jakby uboższa w stosunku do tego, co ma się wydarzyć, prawda? Takie jest moje zdanie. Natomiast to jest pytanie, to znaczy, no bo można, żeby już tak bardzo konkretnie zadać, można sobie wyobrazić, że przy paruzji następuje interwencja, która przemienia ten świat, czyli tą czasoprzestrzeń, w której istniejemy, w taką, która jest wieczna, prawda? Ale z drugiej strony, myśląc sobie logicznie w tej chwili, załóżmy, że moglibyśmy zwiedzać cały wszechświat, czyli tą naszą czasoprzestrzeń, prawda? To nigdzie tam, prawda, wydaje mi się, nie będziemy mieli dostępu do tego nieba w sensie czasoprzestrzeni, w tym sensie, w którym ksiądz przedstawił to w tych 6 punktach, prawda, spojrzenia na Boga twarzą w twarz. Czyli bez tej interwencji my nie mamy do tego pełnego dostępu. A zatem to dla mnie oznacza, że albo nasz wszechświat zostanie włączony w ten nadrzędny świat, którym nazywamy niebem, prawda? Albo nie wiem, no, druga taka koncepcja, być może to jest herezja, ale tak to mi się w głowie układa, że to będzie jak przeniesienie nas do innego wszechświata, a ten wszechświat w sposób taki naturalny się wygasi, prawda? Bo był jakby tylko po to, żeby, prawda, no, dopełnić dzieła naszego życia. No tak to widzę, tak? Nie wiem, czy ksiądz miałby komentarz do takiego spojrzenia. Dziękuję. Myślę, bardzo dziękuję. Myślę, że ta druga wizja raczej nie, to znaczy, żeby się wygasił. Prawda o paruzji i końcu świata z punktu widzenia teologii jest taka, że ten świat nie zostanie zniszczony, ale przemieniony, tak?
Bóg nie niszczy, nie po to stworzył ten świat, żeby go teraz zniszczyć, wyrzucić i zrobić nowy, on go przemieni. I teraz jak? No to tu jest właśnie to pytanie. Ja się tu zatrzymuję, fizycy myślą dalej. No i właściwie tyle, bo resztę zapomniałem, co chciałem jeszcze powiedzieć. Leszku, proszę. Może jeszcze kilka słów. Może zacznę od końca świata. Mianowicie to ksiądz też cytował na początku możliwość tak zwanego no, wielkiego odwrotności wielkiego wybuchu, czyli tego wielkiego big crunch po angielsku, wielkiego zapadnięcia się przez świat. Przypomniało mi się, ostatniej niedzieli byłem na mszy u księdza, którego kazania normalnie bardzo, bardzo lubię, są bardzo dobrze dopracowane. To jest były nauczyciel biologii, który miał późną wokację do stanu księżowskiego. Jego kazania są naprawdę bardzo miłe dla ucha, przyjemne do słuchania. Ale on powiedział w pewnym momencie coś takiego. Chyba to właśnie było w kontekście, że czas jest krótki. I powiedział, nawet fizyka teoretyczna mówi, że nasz wszechświat będzie miał swój koniec, bo nastąpi właśnie wielkie zapadnięcie się. No zapomniał powiedzieć, że to się stanie, jeśli miałoby się stać, to miałoby się stać za jakiś, no bagatela, 120 miliardów lat. Ale to nawet to nie ma znaczenia, dlatego że wiemy od przynajmniej 40 lat, że to się nigdy nie zdarzy. Mianowicie wszechświat się będzie zawsze rozszerzał. I to pokazuje, ilustruje, jak niebezpieczne jest używanie przez jedną stronę argumentów drugiej strony w pewnym sensie, bez większego zrozumienia o co chodzi. Po pierwsze, 120 miliardów lat to nie jest krótki czas, a po drugie, to się nigdy nie stanie. Nie, to było zupełnie niepotrzebne. I tak samo mówienie tutaj w kontekście paruzji, czy nie paruzji, może o końcu świata, że to będzie właśnie jakiś taki fizyczny stan zapadnięcia świata, wszechświata, według naszej obecnej wiedzy to się stanie, to się nigdy nie stanie. A to wiedza jest dosyć solidna już. Więc jeśli będzie jakaś zmiana, to będzie to rzeczywiście zmiana spowodowana interwencją Bożą. On rzeczywiście, przepraszam, to mówię o nim on, ale chyba przynajmniej tak kolokwialnie możemy tego użyć, rzeczywiście będzie, wtedy coś zrobi, spowoduje, że nasz świat zamieni się na nowy świat, nową ziemię. A to będzie, jak podkreślam, miało bardzo potężne konsekwencje, bo to nie będzie już ten świat, jaki znamy, łącznie z tymi prawami przyrody, które jednak nie zgodził się do końca z Piotrem, że są jakimś tam tylko przybliżeniem, są bardzo dobrym przybliżeniem do tego, jak świat funkcjonuje. Ale Pan Bóg ma prawo rzeczywiście w każdej chwili zmienić prawa, które stworzył. Tylko, że zauważmy, że przez ostatnich ponad 13 miliardów lat bardzo rzadko korzystał z tego prawa. Wszechświat się rozwijał, używa według praw fizycznych czy praw przyrody stworzonych przez Boga, jak wierzymy. I tylko w bardzo rzadkich przypadkach, przynajmniej nam znanych, Pan Bóg powoduje, że te prawa zostają zawieszone, prawda, że dzieje się coś, czego nie potrafimy wyjaśnić w sposób naturalny. Więc pamiętajmy o tym. Natomiast ja tylko jeszcze wrócę do mojej takiej idei fix. Od samego początku ja staram się po prostu jak najbardziej precyzyjnie zdefiniować język, którego używamy. I tylko tyle. Dla fizyka czas i przestrzeń oznacza coś bardzo konkretnego. Coś, co możemy matematycznie wyrazić. I wobec tego, jeżeli ktoś używa terminów, że coś się, że coś się stało, to znaczy zdarzenie w języku fizyka. I to też ma swoją określoną pozycję w czasie i w przestrzeni. Teraz, jeżeli ktoś mówi, teolog powiedzmy, że coś się dzieje, że na przykład przy zmartwychwstaniu Chrystus nie usunął się z tego świata, lecz stał się w nim obecny na nowy sposób.
to rodzi pytania, gdzie się nie usunął, to znaczy gdzie jest w tym fizycznym świecie. I co to znaczy na nowy sposób? Łatwo jest powiedzieć na nowy sposób, ale w jaki sposób? Mi tylko chodzi o próbowanie doprecyzowania pojęć, które są używane. Tylko, bo bez tego nie będziemy mieli możliwości poruszania się dalej. I okazuje się, że na tym poziomie już jest bardzo trudno. To znaczy, że tajemnica jest głęboka. I tyle. Więc dwie rzeczy na koniec. Jedna to taka, że powiedziałem na koniec swojego pierwszego, dłuższego wystąpienia, że niebo to stan ducha. Być może. Ja bym dodał, rozwinął to troszeczkę. Czy może niebo to stan ducha w naszej relacji do Boga? Ale to jest może na dłuższe ewentualnie zastanowienie. Chciałem na koniec przypomnieć o Złotej Mszy w Warszawie, tę najbliższą niedzielę o 17. Czy wszyscy dostali informację? Było to rozesłane. Bardzo serdecznie zapraszamy i z bliska, i z daleka. Będzie okazja się też po prostu fizycznie ze sobą spotkać w czasie i przestrzeni, co ma swoje zalety pewne. Także zapraszam. Zapraszam również, a jeszcze nie kończymy. Jeszcze mamy tutaj 15 minut przynajmniej do 21, więc proszę, jeżeli chciałbyś o coś powiedzieć, to proszę, jeżeli nie, to następna osoba. Nie, to może już następna osoba, tak, bo się... Dobrze, to pan Grzegorz Pawlewski, proszę. Ja widziałem, że wcześniej się pan Nick Brykczyński zgłaszał, więc odstępuję głosu. Tylko, że go Tylko, nie że słychać. nie słychać, nie słychać. Nie słychać chyba. Może w międzyczasie pan zada pytanie, może jak się uda tutaj Mikołajowi, to będziemy gotować. Dobrze. Ja mam tylko takie krótkie refleksje, właściwie też bardzo potem krótkie pytanie. Jeszcze w nawiązaniu do tego, co profesor Roszkowski teraz powiedział o tej zmianie prawa. To jest fascynujące. Mi zaraz przyszło do głowy takie słowa Chrystusa o tym, że on odnośnie Starego Testamentu powiedział, że nie przyszedł ani jednej joty, ani jednej kreski zmienić, ale wypełnić. I tak per analogiam sobie pomyślałem, że może to jest jakiś obraz tego, co z tym naszą materią obecną, w której żyjemy, się stanie po wszystko nowe. Nie tylko ziemia, ale i niebo nowe. To jest niewątpliwie fascynujące. Tak sobie tam otworzyłem tą apokalipsę. Nie będzie już nocy. Nie będzie potrzeba im światła lampy ani światła słońca. Czyli te wszystkie rzeczy, którymi my w tej chwili badamy tak intensywnie jako przyrodnicy, no, w jakiś sposób tam rzeczywiście będą radykalnie inne. Tak na marginesie, dwie refleksje przyszły mi do głowy, bo jak ksiądz, w ogóle bardzo dziękuję za ten wykład, zwłaszcza, że te momenty eucharystyczne, bo przecież transubstancjacja jest jednym z ciekawszych zagadnień, na pewno, które musi poruszać umysły przyrodników, naukowców. Chyba, że mi się już coś nakłada z innymi rzeczami, które dzisiaj czytałem, to też możliwe, to przepraszam za pomyłkę. Ale cytował ksiądz potem te pytania z książki Suzo. Tak sobie pomyślałem. Tradycja brytyjska teologii naturalnej, począwszy, nie wiem, gdzieś od Johna Raya przynajmniej, czyli od XVII stulecia. Miałem zawsze wrażenie, że Angole bardziej swobodnie jakby się poruszali po tych tematach i hasali sobie wręcz po nich, usiłując zatrzymać tego Pana Boga w materii. To jest bardzo długa tradycja tej brytyjskiej teologii naturalnej. Może kiedyś warto by pewnie też o tym coś, żeby ktoś powiedział. Może ta książka, tak sobie pomyślałem, jest trochę też takim pokłosiem tej swobodnej dyskusji, która tam przecież nie wygasła, cały czas się toczy. To jedna taka uwaga.
Ratzinger też pisał o sposobach ukrycia stworzenia, już o tym kiedyś mówiłem, w materii, znaczy w świecie. I wydaje mi się, że ta nasza dyskusja bardzo potwierdza jakby fakt gdzieś tego ukrycia, znaczy, że to jest coś, co nas mocno dotyka jako naukowców. On tam zarzucał, można powiedzieć, w jakiś sposób Galileuszowi, że wydzielił ze stworzenia materię. Zrobił abstrakcję matematyczną i zaczął wkoło tego krążyć i ukierunkował jakby bardzo matematycznie, fizycznie badanie stworzenia. Myślę, że może to jest też gdzieś punkt, gdzie, nie wiem, naukowiec, który wierzy jednocześnie, może się zatrzymać i gdzieś mieć jakiś punkt wyjścia do myślenia o tym, że materia gdzieś zniknęła z kościoła, może tak bym to ujął. Bo mam nieodparte wrażenie, że jeszcze gdzieś w XVII stuleciu, może w XVIII, jezuici się byli w czołówce naukowców, no ale jezuitów zamknięto z różnych powodów. Myślę, że też między innymi dlatego, bo wydaje mi się, że filozofia XVIII-wieczna zapragnęła przejąć po prostu z kościoła całkowicie dyskusję o materii i zwyczajnie ją ukraść. I może dlatego dobrze, że my się tym zajmujemy i że te wszystkie fascynujące dzisiaj tutaj rozważania padają. To jest dla mnie też jakiś taki drugi właśnie punkt, że my powinniśmy się tego trzymać, czyli wracać do tych rozmów o wpływie Boga na materię, o tym, że On jest władcą absolutnej materii, bo jest stwórcą. Także to bardzo mnie cieszyło, że tutaj padają te wszystkie mądre słowa. Aż muszę powiedzieć, że aż mnie gęsia skórka otaczała, jak profesor Roszkowski kończąc już mówił, że przecież tych, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że tych praw, które my tutaj badamy, nie da się zastosować, przenieść do opisu późniejszej rzeczywistości niebieskiej, która nastąpi. To jest bezcenna myśl, to jest bardzo ciekawa myśl, a to tak na marginesie tylko. Natomiast ja bym chciał przekierować pytanie na inną zupełnie stronę. Gdzieś mi krążą, jak ksiądz mówił o tym niebie, o tej paruzji, takie myśli. To było, już nie pamiętam zupełnie, gdzie to czytałem, ale czytałem rozmowę o dwóch księży, jakoś takoś to było, że najpierw muszą być określone warunki spełnione, żeby w ogóle paruzja mogła nastąpić, czyli najpierw musi być głoszona Ewangelia wszelkiemu stworzeniu. To jest, powiedzmy, przestrzenny, geograficzny punkt widzenia, czyli czy już wszędzie dotarła wraz z misjonarzami. A po drugie, i to jest temat bardzo współczesny, bo Żydzi cały czas usiłują odbudować trzecią świątynię, mowa o nawróceniu jest Żydów. I teraz krótkie pytanie, co ksiądz na te dwa tematy sądzi, czyli głoszenia warunku wypełnienia się jednego warunku, czyli głoszenia Ewangelii po całym świecie i wypełnienia się drugiego warunku, czyli nawrócenia Żydów, czyli żeby uwierzyli w końcu w Chrystusa jako Mesjasza. Czy to są warunki paruzji? Krótko zapytam i konkretnie. Dziękuję. Krótko odpowiem, że chyba nie, dlatego że z drugiej strony zacznę. Paruzja jest absolutnie, całkowicie wolną decyzją Chrystusa i On przyjdzie, kiedy będzie chciał. Chociaż te warunki, o których Pan mówi, one są do wyczytania, myślę, z Pisma Świętego, tu biblista musiał być bardziej do tego zaangażowany, ale jest jeszcze jeden, o którym ja ostatnio czytałem, jakby taka refleksja, że Pan Bóg przyjdzie, paruzja nastąpi w sytuacji dla nas najtrudniejszej już na świecie, tak? I to też byłby jakiś warunek. Natomiast myślę, że nie możemy mówić o warunkach paruzji, nawet o znakach paruzji. Trudno się mówi w teologii, bo wiele wieków temu już wszystko się wydawało, że się kończy i Pan musi przyjść, dlatego że jest źle, że są wojny, trzęsienia ziemi. Na paruzja nie nastąpiła. Także ja bym powiedział nie. Właśnie dlatego, że to Pan zdecyduje, kiedy chce przyjść. Ja rzeczywiście powinienem mówić o znakach, nie warunkach. To jest jasne. Ale bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mikołaju, proszę.
Tak, czy mnie słychać? Tak, słuchajcie, Tak, tak. słuchaj. No, ja mam parę pytań. Pierwsze to szczęście w niebie. Ono jest zależne w jakim sensie od stopnia naszego otwarcia, czyli od naszego potencjału do zaakceptowania tego, co dostajemy od Boga. I mnie to trochę niepokoi, bo wynikałoby z tego, no, że powiedzmy, mogę być szklanką, mogę być garkiem, mogę być naparstkiem, prawda? I jeśli chodzi o swoją pojemność duchową, no, czy następuje jakieś zamrożenie, czy ja w niebie nie mogę wzrastać? No bo jeśli jestem tylko już tym naparstkiem na zawsze, no to bardzo pesymistycznie by wyglądało. Jeszcze w związku z tym pytanie takie, jak byłem mały, a to było strasznie dawno temu, to uważało się, tak mnie uczono, że niemowlęta nieochrzczone, prawda, jeszcze nie mogły zyskać żadnych zasług ziemskich i nieochrzczone nie idą do nieba, tylko są w jakimś takim dziwnym miejscu w otchłanie. To się nazywało otchłań. No to jest też dosyć przestraszające. Teraz następne, czy granica, czy zjawiska z pogranicza śmierci są brane pod uwagę przez teologów, bo to jest, powiedzmy, taka sytuacja, gdzie najbliżej możemy się zbliżyć do problemu duszy i do problemu nieba, bo tam są takie bardzo, no, niezwykłe przeżycia często i do głębokie przekonanie o istnieniu poza ciałem. Bardzo mi odpowiada teza pana profesora Roszkowskiego, niebo to stan dusz. I w związku z tym tak sobie myślę, że może czyściec to nie jest miejsce kary, a miejsce uwalniania się, prawda, żebyśmy byli w stanie sprostać tym wymaganiom, które ma niebo. To znaczy, żebyśmy uzyskali, ja bym powiedział, nie wiem, częstotliwość drgań, czy prawda, jakąś coś w przenośnie mówiąc. Bo, czy w dalszym ciągu jest no, ta idea, prawda, kary za grzech? Czy rzeczywiście, bo to już mi się wydaje, nawet pedagogowie odchodzą od tego, od idei kary. No, raczej jest idea rekompensaty, prawda, idea zrozumienia, uwolnienia się od tego. Jeszcze mam pytanie chyba też do profesora, pana profesora Roszkowskiego. Czy sprawa istnienia nieprzekraczalnej granicy pomiędzy tym, co materialne i niematerialne, bo to wyszło parę razy, czy to nie jest trochę anachronizm z okresu, kiedyśmy uważali atomy za niezniszczalne, niepodzielne, niezniszczalne, prawda? Takie, to znaczy materia absolutna. Teraz, jak wiemy, że materia jest falowa, prawda, to też można by przyjąć, znaczy ja po prostu nie potrafię sobie wyobrazić ducha, który jest z niczego. Wydaje mi się, że to jest jakiś coś, prawda? No jeśli jest coś, to jest, no, wydaje mi się, bliskie, nie wiem, fizyki kwantowej, czy w każdym razie. Znaczy, w ogóle podoba mi się taki model wszechświata, gdzie jest pełne przejście od najbardziej subtelnej rzeczywistości po najbardziej, taka fluktuacja, po najbardziej materialną i tak dalej. Ale no, to jest taka refleksja. Jeszcze jedna sprawa. Tradycyjnie niebo było lokalizowane za sferą gwiazd stałych, czyli było niebo planetarne pierwsze, niebo gwiazdowe drugie i siedziba boska
trzecie, czyli taki ten nasz wszechświat, to był taki nieduży i to był taki bąbelek, prawda, w nieskończonym szczęściu boskim, prawda, w tej, i no tutaj nie chciałbym w to wchodzić, ale tylko chciałbym powiedzieć, że wędrówka duszy po śmierci poprzez te sfery planetarne, prawda, które się tak rozszerzały w miarę jak człowiek szedł do góry i pozbywał się właśnie, nie przechodził żadnych kar, a pozbywał się przywiązania do materii, to było i w końcu osiągał pełną jedność, prawda, pewne uczestnictwo po przekroczeniu gwiazd stałych. Znaczy, oczywiście, że to jest w jakimś sensie anachronizm, ale może nie jest, bo wiadomo, że materializm jest ideą błędną. W każdym razie chciałem powiedzieć, że to jest bardzo elegancka idea i że nie ma powodu, żeby też się nie oglądać w tył i nie dostrzegać tego, co nasi przodkowie w tej dziedzinie wymyślili. Dziękuję bardzo za uwagę i jeszcze dziękuję bardzo serdecznie prelegentowi. Bardzo dziękuję i proszę odpowiedzieć mi, czy ksiądz zapisałem sobie pytania. Ja spróbuję, cztery przynajmniej zapamiętałem. Najpierw, jeśli chodzi o to, czy teologia bierze pod uwagę te wydarzenia z bliskości śmierci, tak, bierze, ale zdania są rozbieżne. Jedni jakoś uważają, że to może być świadectwo życia po śmierci, inni mówią, że nie. Natomiast ostatecznie, takie też jest moje zdanie, że śmierć sensu stricto według teologii i objawienia to jest absolutny koniec ziemskiego tutaj życia, czyli to jest ten no return point. Więc wszystko, co jest jeszcze śmiercią kliniczną, czy taką, że człowiek wraca do życia, no nie jest jeszcze śmiercią, tak? I dlatego no, to jest różnica. Teraz druga rzecz odnośnie dzieci zmarłych bez chrztu. Przepraszam, nie wiem, który to był rok, czy 1990 któryś, wyszła deklaracja, dokument właśnie o losie dzieci zmarłych bez chrztu, kiedy mówi się, że właśnie otchłań, czyli limbus puerorum, czyli to miejsce, do którego według tradycyjnej starej teologii trafiają dzieci naznaczone grzechem pierworodnym, ale bez grzechów osobistych, to była koncepcja teologiczna, której dzisiaj już się nie da utrzymać ze względu na to, że one nie miały winy osobistej, a Pan Bóg swoją jakąś mocą może dać im oczyszczenie z grzechu pierworodnego, czyli nie idą do piekła. O tak, nie? Że wierzymy i mamy przesłanki, chociaż jasno w Piśmie Świętym nie jest o losie dzieci powiedziane, że są zbawione i są w niebie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o karę, nadal używa się pojęcia kary, natomiast trzeba ją bardzo jasno definiować. Kara to nie jest narzucana przez Boga i to jeszcze ze złością i z wendetą sentencja na człowieka, tylko kara to jest konsekwencja grzechu, czyli zła popełnianego przez człowieka. Jeżeli ja kogoś uderzę, to karą za to jest to, że mnie boli, tak? I w ten sposób okaże, można mówić, tylko trzeba od razu to tak definiować. I jeszcze pierwsze pytanie było odnośnie tych napastników. No więc tutaj odpowiem i tak, i nie. To znaczy śmierć rzeczywiście jest, ja to tak nazywam, utrwalaczem, to znaczy jest stanem zakończenia możliwości rozwoju człowieka, to znaczy jego pojemności, o tak, używając tego pojęcia. To znaczy ja w momencie śmierci rzeczywiście umieram na jakimś etapie mojej historii i teraz mogę być właśnie otwarty na poziomie naparstka, wanny, szklanki i ta otwartość już pozostaje. Natomiast w tę otwartość Pan Bóg będzie ciągle wlewał nieskończenie swoją miłość, swoją łaskę i tam będzie ruch, tak? Czyli tam też będzie poznawanie dalsze Boga, ale też już w pewnych ramach. No jest to jakaś dla nas trudna rzecz. Ja teraz pierwszy raz ktoś mi zadał takie pytanie, że z dwóch stron muszę teraz połączyć te dwie koncepcje, że Pan Bóg rzeczywiście tam będzie cały czas nam się dawał poznawać, więc w nieskończoność będziemy Go poznawali, więc się nie znudzimy, co więcej będziemy poznawali siebie nawzajem, więc bo wszyscy ludzie będą mieli ze sobą kontakt. Natomiast w pewnych ramach, tak, to tak mogę, żebym powiedział, jeżeli
przyrównam moje otwarcie do moich oczu, jeżeli umarłem z jakąś wadą wzroku, no to ja już tylko takimi oczami będę mógł tą radość oglądać, która ciągle będzie większa, się zmieniała, ale moja zdolność percepcji jest już jakaś ustalona. No i to. A jeśli chodzi o czyściec jeszcze, to też bym porównał, no czyściec, no to jest takie czyszczenie okularów. Czyściec to już jest stan zbawienia, czyli czysta, mówiąc no, w naszym językiem upraszczającym, droga jest jedna, tylko ku niebu, ale ja w czyśćcu jeszcze do końca Boga nie widzę. To tak jak miał zaplamione okulary i w tym czyśćcu, no miłość Boża mnie oczyszcza, więc ja widzę coraz lepiej Chrystusa, w końcu leczy mi oczy. Dzięki, ale w przypowieści o winnicy Chrystus dał wszystkim tą samą zapłatę, nawet tym, co przyszli wieczorem. Także, to znaczy taki kamyczek tylko do tego. I to ja jeszcze odpowiem na ten kamyczek od razu, żeby było od razu. Tak, tylko że ci, którzy przyszli od rana, to się cieszyli z jego obecnością od rana, więc mieli inny stan ducha niż ci, którzy przyszli na sam koniec. Oni się cieszyli tylko godzinę, a ci 10, czyli rozróżnienie jest nie po stronie Bożej, oczywiście, że nie. On kocha wszystkich w pełni. Jest po stronie naszej i to świadczy o wartości życia doczesnego, czyli to, co my tu robimy, naprawdę ma znaczenie, a nie jest wszystko jedno, jak tu żyjemy, bo my teraz otwieramy ten nasz potencjał albo sobie go zamykamy. Potencjał przyjmowania miłości. Jeszcze, strasznie przepraszam, króciutka sprawa. Święty Paweł uniesiony do trzeciego nieba. Wydaje się, ja sprawdzałem to u autorów z pierwszych wieków chrześcijaństwa, że to jest właśnie te trzecie niebo, te niebo poza gwiazdami stałymi. Mi się wydaje, że to jest ciekawe teologicznie, jak to wówczas rozumiano. Dziękuję. Dziękuję. Ale eschatologia odeszła od geografii, tak zwanej geografii i fizyki rzeczy ostatecznych, to znaczy umiejscawiania w tym świecie widzialnym i w badaniu na przykład temperatury czy natury ognia. Ten język jest językiem akurat no, metaforycznym i tak go trzeba tłumaczyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie widzę żadnych rąk w górze. Jest godzina 21:09, to myślę, że powinien swój czas na zakończenie spotkania. Jeszcze raz bardzo dziękuję księdzu Bogdanowi za ten wykład i za tą fantastyczną dyskusję. Naprawdę, tak dobrej dyskusji, to ja osobiście dla mnie to było, ale to znaczy lekko mieliśmy tutaj w naszym gronie i pomyślę o tym, jakby to zrobić, żeby zostawić ją w dużej części, jeżeli nie w całości, za zgodą oczywiście wszystkich, którzy się tutaj udzierali, bo wydaje mi się, że całość tego naszego dzisiejszego spotkania jest po prostu bardzo wartościowa dla bardzo szerokiego grona i może po prostu warto się tym podzielić z ludźmi na YouTubie i może to dużo też wniesie. Dobra, więc jeszcze raz bardzo dziękuję i księdzu i wszystkim, którzy tutaj dyskutowali. Świetnie, że udało się to i że ksiądz się zgłosił tak spontanicznie, że udało się nam to przekuć w taką ciekawą i wartościową dyskusję. No i na koniec, tak jak zawsze, bym prosił o końcową modlitwę, jako że ksiądz jest tutaj tylko z nami, to przepraszam. Prosilibyśmy. Skoczę, Dominiku, na sekundeczkę, jeśli można. Oczywiście tak, jak najbardziej modlitwa na koniec prosimy, ale chciałbym zwrócić uwagę Państwa na to, co napisała pani Magda Olbryt na czacie. Mieliśmy tylko męską dyskusję. Szkoda, prawda? Ale pani Magda coś napisała bardzo pięknego i warto to przeczytać. Dziękuję księdzu za tę uwagę o relacyjnym charakterze nieba. Moja może bardziej taka bardziej kobieca definicja nieba to doskonała relacja miłości z Bogiem i innymi ludźmi, którą po paruzji będziemy realizować i duchowo, i cieleśnie. Dziękuję za bardzo ciekawy wykład i inspirującą dyskusję. Jedynie mogę wyrazić smutek, że pani Magda nie powiedziała tego bezpośrednio. Że pani Małgorzata się zgłosiła teraz przed chwilą, także może jeszcze przedłużymy to kilka minut. Już zniknęła.
Dobry wieczór. Ja zgłaszam się z klaskaniem, nie z podnoszeniem ręki, bo jakby w pełni idę tą samą linią, taką relacyjną, tak? Że to jest relacja z Bogiem, relacja z innymi ludźmi, relacja z całym światem, tak? Czyli to klaskanie odnosiło się i do wykładu księdza, za który bardzo dziękuję, jak również i do tego, co pani Magda tutaj wspomniała. Dziękuję ślicznie. Tylko dodam, to nie jest tylko kobieca, przepraszam, ale także męska linia myślenia o niebie, bo to mówi Ratzinger, a mnie to też bardzo pasuje. I właśnie to powiedział Ratzinger, że bycie z Chrystusem to jest ten podstawowy komponent, dlatego on był tam na pierwszym miejscu i wszystko inne, cała fizyczność tego spotkania, cały wszechświat, wszystko, co się z nim dzieje, to są już tylko jakby konsekwencje pochodne najpierw tej relacji. Jak to utrzymamy, to i tak już jesteśmy uratowani. Ja bardzo Państwu dziękuję za taką cierpliwość, za rozmowę, za to, że mogłem zadać też swoje pytania i zweryfikować panom profesorom, szczególnie panu profesorowi Leszkowi Roszkowskiemu, że tak wszedł pan ze mną w dialog i mogłem się wiele nauczyć. Przepraszam, że tak wyskoczyłem, ale gdybym dłużej się zastanawiał, czy mam się zgłosić, to na pewno bym się nie zgłosił, więc spontanicznie się udało. Proszę, przyjmijcie Boże błogosławieństwo na spokojną noc. Pan z wami. Z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu. Stolico mądrości, módl się za nami. Amen. Amen.